Kąpię. Dobra. Siema widzowie, nikogo nie ma, ale siema. Przyciszę może trochę bardziej głośność tu. Dam głośniki tu. Bot jest kurwą jebaną, więc muszę sam dać ogłoszenie. Co, cześć Shinji. Jak tam widziałem, że zgarnięte te aczyki wszystkie w Soulsach. Się udało. Tak, są też goście, ale na razie jedzą, więc ja nikogo nie wyciągam ze stołu. Siema. Siema. Dzień dobry. Cześć, z tej strony Sevik. Sevik. I Sevik. Nie, no źle. Tak. Ale jest. Nie widać. Tak jest. Witajcie wszyscy. Cześć. To jest truskawa. Chyba tylko Shinji jest. Ile masz osób? Jeden. O, wiecie. No bo... Czekaj, nie, jak truskawa wchodzi, to takie here comes a new challenge. Cześć Pierko. Siema. Cześć, o, pan Pierko. Siema. Tekken 8. New challenger! No. Truskawa! Pierko, bicie. No, jesteśmy, Pierko. Cześć Samuraju, cześć Itsuru. Co to nowy ten epitet? Pierkowicie? Pierkowicze. Dzisiaj mamy gości, więc będzie gościnne naparzanie mord. Będzie jedna osoba przy kontrolerze, a pozostałe dwie będą się napierdalać w tle. Na... Będziemy udawać ruchy. Na... Jak jest chwila, to wnoszę o dodanie bota Tekken. To Sylwia jest od takich rzeczy, ja się nie znam. Jak przyjdzie Sylwia, to można ją o wszystko prosić. O co się dzieje? Bo Samuraj chce wniósł o dodanie bota Tekken, wykrzyknik Tekken. Truskawa u nas jest takim ten poplecznikiem zdrowego jedzenia. No, już. Niekoniecznie. No, czasem ma się ochotę na warzywa. No, w burgerach też potrafią być warzywa. O, no już się upierdolił. Powinieneś mieć nagrodę za punkty kanału, żebyś dobrze zjadł, więc się zdrowo. Nagroda za punkty kanału. O, Semik musi jeść sałatkę. Pojebało cię? Z warzywami. Nie! Tylko nie warzywa. Ale nikt nie powiedzie, w jakim rozmiarze. I nikt nie powiedzie, że nie możesz sobie tego popijać kolką. No, ale to miałoby być z założenia zdrowe jedzenie, co nie? Tak, choćby się, wiesz. Ale picie nie musi być zdrowe. A jedzenie tak, ale picie nie. Dobra, póki wszyscy żerą, to zagramy sobie. Może rankeda, jak nam kogoś kurwa znajdzie. Nie będzie żadnych content kreatorów. No najwięcej ze Stanów już by zaczynali wchodzić, bo już jest uznał. No w sumie. Nie, już jest w grę. Nie no, to jest chyba... Nie, w niektórych Stanach pewnie nawet 13 by była, bo minus 7. O kurde! Spiriteus, dzięki za rajd! Dzięki za rajdzik! Nie wiem, czy pokazało. Mam nadzieję, że pokazało, bo bardzo fajnie. Duże... O, Geralt odpalił ten. Geralt odpalił Tekena, więc może będzie stream snajpował. Geralt streamsnajpuje. Na zachodzie to nawet minus 9. No tak, ale na niektórych wiem, że jest minus 7. No to zróżnicowana sytuacja jest w Stanach. Ty pracujesz z Spirim? Nie. Co
Ej, głośno trochę. Ty! Pierwszy przeciwnik, którego mi znalazło, i to nie jest content creator. To jest actually jakiś prawdziwy człowiek, który gra w gry. Pokazuję ci mini? Utracona Boże jest przeciwnikiem, fuck off! Tak, pokazuję mini. O! To jest cudowne, że mnie wywala do menu głównego, jak utracę połączenie z przeciwnikiem, a nie do tego trybu treningowego. No. Możemy się bawić dalej. Powinienem jakiś ten subwoofer przynieść, takie bass boosted by było wtedy. Ja dawaj na to, że teraz stykasz za głowę wejść. A teraz robimy content. Dzień dobry, witajcie z tej strony seversi.pl i dzisiaj breakdown Kazuya Mishima. Jest to postać, która bije mocno. Jest to postać, kropka. O kurde, ale chcesz, dobry człowiek. Chcesz sosik? Nie, dziękuję. Okay. Cześć Sebastianie. Karmią mnie nawet, to jest najlepsze towarzystwo ever. The main man.pl, tak. Gruz gang. O, jakiegoś huranga mi znalazło. I też zaakceptował. Nice. Utracono połączenie. No nie! Tekken czy Mortal? Ja jestem Tekkenowcem. Zagorzałem. Okej, okay, to jest mix-up, dobrze wiedzieć. Albo to po prostu ja gram jak gówno najgorsze. I gdzie jest twoje basket combo? No, czekaj, ja się rozgrzewam. O, to jest. To jest takie gówno! Tak. Cześć Damian, cześć Bryki. No. Czemu jak ktoś nie blokuje tego, to... O Boże, ale jest orany ten huarang teraz. Let's go, let's go! Łatwo! W nagrodę se przegryzę tego stripsa. Znaczy pewnie jest tylko tak na betę. No, chyba. Jeśli to nie będzie tylko na network test. No to jest takie... faktycznie gry, no to będzie z... Nazbyt ograniczające, tak, tak. To jest tak głupi string. No. I to odpycha, więc to jest bezpieczne na bloku. To jest dosłownie bezpieczne na bloku. Chyba. Już to pewnie ma jakiegoś minusa, ale to odpycha po prostu. A, wszedł mi Ragejart, ale on chyba wygra tę rundkę. Uria!
Znaczy... A, fuck! Mnie ten... zmiksapował tutaj. Okej, okay, to było przewidywalne, I guess. Zaraz mu się skończy hit. Ale on mnie niszczy tymi lowami, a może powinienem zacząć je blokować. Albo nie. Prawda to. Jak tam skatorze zjedzone? Dobrze, bo zaraz będziesz wchodził, tylko ja pewnie wezmę jeszcze jeden rewanż z typem, bo mnie zgniótł. No, bo w nią jeszcze nie grałeś. No, mówię, będziesz mógł sobie ten combo challenge porobić, do przykład. Cześć, Zyzik. Polskie tak, polskie napisy, jop. Śmiejemy się, że Haradę przekonał Żurek. Jak to? O, to ciekawe. Nie! A fuck, zawsze zapominam, że ten, że Kazik już nie ma follow-upa na hellsweepsach, że nie ma dwóch hellsweepów dolnych, tylko zawsze ma jakiegoś mida follow-upa. Znaczy kopium, wydaje. Perfekcik, bo przypomniałem sobie, że Broken String istnieje. I to zadaje jeszcze przygłupi chip damage, no. Znaczy, może nie aż tak zły jak niektóre postacie na hicie, ale jest... Jest to damage, który występuje. O, come on, come on, come on. Nie, wyczekał mnie. O, karma. Ty, ale to... Przecież to... Przecież to trafiło w niego. To przeszło przez niego. Ale emocje. Ale uchłem z tego. No. Fuck off, Jezu. Bez koma. To zostałem ojebany z rundy i mo. Dobra, sekator. Tylko ci ten. Tylko ja będę grzeczny i... Cześć! Cześć, Marcin. Tak, tak, ledwo cię widać. Może zrobię tutaj hostit z tego klika? No tak. Zrobimy sobie, przyciągniemy te... Właśnie, chciałem powiedzieć, żebyś ten nazwał streama Gorące Pośladki Edition. Nie, nazywam go Icentman, tak jak ostatni. Można szukać po powodze? Hello fellow gamers. Jego chyba się nie da inaczej. Dobra, włączamy Fortnite'a. Gdzie jest mój boy?
Mój boy Lars. Normalne, ojej. Wait, what? Czy teraz mam wybrać po prostu losową postać? No bo to jest po prostu do praktisa. Zinkazama. Chcesz sztuczka, żebym ci przyniósł jakieś krzesło? Dobra. Lars, dobra, jak z kontrolkami? Którym się co robi? Ten jest zablokowany. Wszystko robisz dokładnie tak samo. Okej, okay, to jest inaczej. Jeden to jest hit. Tak, hit smash. To jest to samo, to jest to samo. Ten ruch jest taki sam. Ten jest taki sam. Okej. Bo jak jesteś w hicie, to pod jedynką masz takiego hit kombosa, ale rage drag. Jest ten, jest kolano. Git. Zamienij mu ten ruch. A, i to jest... Tym włączam to sobie hita. A mogę jakoś manualnie hit włączyć? Tak, a jedynką jak jesteś w poza hitem. To jest to samo. To teraz mam zdanie, co mi pani tłumaczy. Okej, nie ma armora na tym teraz. Okej. Okay. No i to jest to samo. No podobnie do Tikka. Teraz jak nie masz ten, to jedynką odpalasz hita. A, i mogę to ten, okej. Okay. Azja w Bliski Wschód, okej. Okay. Nie widzę, żeby akceptował, bo teraz masz taki... No. Content creator! No, ty miałeś, a ja jej zakceptowałem. Okej, okay, czyli... Ten entry też jest hit engagerem? What? Generalnie jak sobie naciśniesz start i wejdziesz w komendę, to możesz wybrać sobie takie ważniejsze i ci pokażę, która to jest hit engager. I engager. Jak RB naciśniesz, bo tam masz wszystkie komendy i masz ważne. Tak, właśnie widzę system hit large i to jest... Za dużo czytania. Okej, okay, aktywuję hit? To też jest hit engagerem? Wow. Dude. A, jak niektóre hit engagery robisz w hicie, to możesz hit dashować potem. Jak się hit dashuje? Okej, okay, czyli hit button podczas hita to jest mega super hit. No to jest okay. Taki rage drive powiedzmy. A rage arta robi się... R2, okej. Okay. Kiero. Kiero. Teraz czy to jest? Okej, okay, ten throw też istnieje. Okej. Okay. To istnieje też, git. Teraz wszyscy możemy się podawać ze Seversiego. No. Ty też możesz być Seversi, po prostu wszyscy jesteśmy takim... To jest taka... Taki koncept, to nie jest osoba. Seversi to jest movement. Brzmi jak Sewali. Gruzga. No teraz mamy ten oficjalną nazwę jednostki. Gruzga. Trochę boli mnie, że ten jego taki sweep pięściami, który był midem, nie istnieje. To było down forward 2-1 chyba. Sewikowa trójca, a teraz jest tutaj czwórka. Tak, i nawet kilka razy pokazała, tylko wtedy tak. Jak był Shinji's. Tak. Naina. Dobra, czas przegrać. Wybaczamy z Zyziku. Walka o awans. Nina ma dziwny design w tej grze. What? No bo w tej becie nie tracisz punktów, nie tracisz rankingu, tylko zyskujesz. Oso, nie ma teraz czegoś takiego jak screw, tylko jest takie tornadko jakby. Jak wyłączujesz. Naj. Jezu, chłop rozróżnia wszystkie ciosy, różne postaci. No bo ja dużo oglądam materiałów takie nowe. Spokojnie, to tylko rozgrzewka. Nie mogłem Kiero zrobić, nie! Kiero pewnie znerwione zostało, co? No, zjebałem.
trudny gauge. For the have neutral special, she used the gun. Dobra, jestem tyrany ostro. Ale dwa. Wejdzie... Sobie chce, ale chyba że się rewanżujesz, ale jak będziesz sporozum w tym, to wejdź sobie combo challenge. Mm. Nie, no spoko, zrewanżuję. Bo nie chodzi konkretnie o odpowiedź. Zobaczymy. Albo Aronię, albo Malinę. Na razie to się przyzwyczajam jeszcze do grania tutaj. Ale nie mogłem zrobić tego. To jest jak rosół. Nie wiesz, teraz sobie przejdę tu, bo idę na fotel. Dobra, spoko. Muszę coś mówić. Nie, bo widzę, że skarba chciała zrobić inne miejsce. Zdrowe paznokcie, lśniące włosy, odżywiona cera. Ej, ja jestem tu też znowu. Cześć, to ja Sekator. Ja przejebię to. Tak. Popełniłeś jeden błąd. Woda z gór zmięcia studni głębinowej. Zatek miodu pszczelego do procesu fermentacji. Tak, Sekatorupa. Teoretycznie moglibyśmy nawet zrobić brakety, ale to w siódemce. Też, nie wiesz tego. To też będzie jakaś na żołądku powstanie mi powłoka grzybicza? Hmm. Jak po wodzie z fontanny? No. Sobie kąpał się piesek. I Trzaskowski. Nie, czek, Trzaskowski się na ten hachał do wody. Chrachał, tak? No, widzę, tak. Nie chcesz na pewno wszystkowaty? Ktoś nie lubi. Tak? To ja nie chcę wdepek, ale co, nie lubisz samej panienki? Ej, udało mi się jedną rundę zasadniczo wygrać. Zasadniczo nie. Uderzę. Dobra. Jest kotor w grunty, let's go. Sorry. A, bo ja zrobiłem upsi, bo awansowałem za daleko i teraz chyba wszystkie moje postacie zaczynają od fightera. Ups. Tańczenia. Pani Panic Dance. Ja tylko sekatorem. O, bo mam tam kamerkę. Przebieram to. Wystarczy. Ajajaj. Trzeba jeszcze tę, czekaj, pobudować NPC-tów. Co było, to było. Takie nowe. Nie widać się. Nie widać mnie. Wiesz, to co? Czekajcie. O, już was widać, już was Marcin, widać. Marcin, twoja kolej, gorące pośladki, let's go! A ty nie chcesz pograć trochę dłużej? No, nie, nie, no to się będziemy... No ale, my graliśmy już trochę, ty nie grałeś w ogóle. Muszę się ten... Dobra, no to jak... No dobra! ...schłonąć po tym... Ja od razu... Ochłonąć. Proszę. Ja zaraz, zaraz będzie ten cut jump, bo będzie... charakter select. Ja od razu mówię, że jestem w Tekena absolutnie... Marcin jest najlepszym graczem. Tak, tak, absolutnie najlepszym graczem, dlatego żeby odwrócić uwagę od tego, jak super jestem, wezmę postać, która jest Niną. Nina. A czemu? Okej, okay, teraz. Niech to będzie King. Nie wiem, ludzie mówią, że ten motyw jest taki se, bo jest to o, ale uważam, że fajnie hype'uje na walki. Wiem, jaki mam problem z tą grą. Jaki? Jak Nina robiła stringi, to gówno widziałem. No jest. Jest tak wizualnie overwhelming. No jest, jest.
że ciężko jest połapać się, co tak naprawdę dana postać robi. Na pewno nie chcesz krzesełka. Chyba ja cię mogę przenieść. Ja mogę. Seka trupa. Seka trupa? Seka trupa była. Seka trupa. O! O! A macie DualShocka? Proszę, no zaakceptuj. No kurde. Tak to bym wziął DualShocka. Ale byłby przynajmniej walor komediowy. To mi się poda. Wbij to sobie do głowy. Upa. 37 najwyższe obrażenia z kombosa. A co, już mi się dnia było? Już mogą ptaki tam i ten przesiadywać i składać jaja. Wiesz co, jak masz takie długie włosy i ci się układają, czy masz takie duże? Jak masz krótsze włosy, to ci się tak nie układają. O, to jest chwyt! To ciekawe. Ci swoją trochę, wiesz, jak masz teraz ścięte. A teraz jeszcze kawałek, wiesz, wygląda jak taki dziadek z takim, wiesz, płytem, ale tutaj takie długie, jak mnich. Mnichem będziesz. Chciałbym, żeby prawdziwi przeciwnicy też tak dawali się. Tak by było kurwa najlepiej. No. Chciałbym, żeby normalni przeciwnicy dawali się okładać. Co nie? No to by było. Nie, to by było niesatysfakcja. Jak to nie? 1-2, 1-2, 1-2, perfect, you win, dziękuję. Następny. Hej, Hachi. Ale sobie, ty też się pocisz solą. Tak, Trzaskowski. No, tutaj masz takie białe zacieki. No masz taką białe plamki, no. Znaczy ja jak byliśmy wtedy, co spałem na podłodze u Tasiora. Tak. To ja byłem taki zgrzany, ja po prostu miałem takie solne place na tych. Semi przeskoczenie się wytrąca sól. Bo ja jestem, jestem literalnie słony. To mówię, to te lata grania w League of Legends po prostu. Będzie przeciwnicy! O Jezu, ale mi kolka nie chce przejść normalnie przez żołądek. No ja się tak tak zakładnie przed chwilą piłem. Znaczy to jest napój o smaku coli! To nie jest napój o smaku Pepsi! Product placement, Bepis. O, powiedz fanowi coli, że Pepsi to cola. Ten stream jest sponsorowany przez Bepis. Grand sponsor. Dobra, to uczymy się ciosów w takim razie, jak nikt jeszcze... Siadaj w skałach. Siadaj. Nie. To jest low, to jest high. No gdzie jest? No dobrze. O, ojej, tak, proszę, ja proszę. Ja nie będę grać, my nie lubię grać z osobami, których nie znam, a tutaj się... Dostanę w pierdolę wszystkich rundek. No, to skałaj bardzo selektywne. Co content creatorów trafiasz, Marcin? Ty, czemu mnie odwróciło? Nie wiem. Halo! Ja nie ale jestem lewym graczem. Sławę mentę. Sławę mentę. Bechamel. Co za frajerstwo. Zobacz. Tak, jakby, nie mogę tak. Seven City TV transmisja. Co na gry? No lewa. To nie wiem, jakiś rzut musisz. Get ready for the next battle. Robię ci inflację. Kamera mi się nie odwróciła. Bo odpaliłem swojego streama. Ja mogę wejść z mojego drugiego kanału w sumie. A to, nie no, czekaj, ja też wejdę. No ja też. O! O. Hej, jestem prawdziwym widzem. Cześć Sekartis. Pozdrawiam Sewaliona. Siema. Boom. Subskrybujcie ten kanał i dawajcie donaty. Bo fajny content creator. Sulet. Ja mam teraz takie konto z przyczajki, mogę atakować. Coś ludzie nie chcą grać. Google Translate kulek. No kurwa, nikt nie chce grać w ten network test, ty. Wszyscy tylko chcą content creatować.
Znaczy, ja podejrzewam, co może być na rzeczy. Podejrzewam, że po prostu konsolowcy mają wyłączone cross-platform playing. Że dużo osób ma cross-platformy wyłączone. A PC-towcy, I don't know. Podobno? Nie, wiesz co? Jak ja trafiam na ludzi z konsolami, to jest okej. Okay. Barcin. Barcin? Porób se combo challenge. No nie, no ja chcę komuś skopać mu dup tego... Głowę. Chcę skopać dół. No bo kurwa to jest fajny content, a jestem content creator. Ale nie ma lisy, to nie można by było wydać. Ja muszę... So no head. Should have gone for the head. Come on, naprawdę, to jest... Cześć, Night Freya. Ale tutaj przyszli super widzowie. Sekartis, Salet, Wave Existence i Night Freya. Najlepsi widzowie. Podczas gdy streamują Marcin, Seversi, Sekator i Truskawa. Ja tu jestem już widzą. Ale ty masz dwie alternatywne tożsamości, bo ty możesz być Sekartisem i ty możesz być Cliffem też. Tak? No. Mam też alternatywne konto na Twitchu. O. Nie chcę mi się przelobować. To jest masakra. Nie, czekaj, faktycznie, ja idę. Gdzie to jest? Masz... Wyzwania kombosów? Wyzwania kombosów, tak. Dobra. Okej. Okay. Masz 11 wyzwań. Otóż to Sulet, człowiek, który wbił world record w speedrunie Silksonga. Okej. Okay. Jak coś to masz, możesz sobie włączyć demonstrację, jak naciśniesz ten środkowy plus kwadrat. Aha, że musi być powietrzu. No, zrobiłem to. Tylko jeszcze musisz potem jeszcze raz nacisnąć hit. Aha. W ten sposób, okej. Okay. No. Okej, okay, dobra. Bo jak masz ten... włączony hit i naciskasz hit, to masz combo hit. To mówi, że robi się gorąco wtedy. Tak. Pyk, 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 pyk. Nie? Nie, bo chyba nie naciskasz tego inputu po skosie. No, robię tak. O. Teraz zrobiłeś. Czekaj. Jeszcze raz pyk. Nie, tam przycisk. No ty chcesz wbijać wszystko do głowy. No czemu to mi nie wchodzi? Czekaj. No? O, teraz będziesz widział, co naciskasz. Wytyfy! No. I teraz naciskasz ten skos. Bo to, nie wiem, bo to jakoś bardzo, jak za długo trzymam, to chyba gra myśli, że ja jeszcze na bok robię. Okej. Okay. A jeszcze raz, dobra. Blisko, tylko płynni. Nie wchodzi mi ten... Czekaj, może gałką spróbuję? Aha. Teraz ci rejestruję, że naciskasz w dół, prosto w dół. Dobra. No spokojnie, bez pośpiechu, nie ma spiny, nie? I tak czekamy, aż ktoś ten, aż ktoś przestanie być kurwa content creatorem. A to coś mi wyszukuje? Co? Wyszukuje. Aha! Ja myślałem, że ja wychodzę z tego wyszukiwania. Nie ma żadnej funkcjonalności lokalnej, w sensie offline'owej, tak w tylko jest trening, jako zaczynam samouczek. Trening jest, ale tak, żebyś sobie czekał w trakcie matchmakingu, nie? Tak jak w siódemce też jest, możesz sobie... łoić typa... To prawie. Tak. No bo musisz od razu chyba po tym inpucie lewo kwadrat nacisnąć kółko, tak od razu. Inbifor masz ten sam bug ze strzałką w dół, co ja. Jest! Nice! Brawo! Dobra, brawo. Wystarczy maszować! Podczas hit. No to ja jestem już w hicie, tak? Ja z tego co rozumiem. Tak. Aha. Dobra.
I później musisz odsunąć w prawo, żeby zrobić hit dash. Dobra. O, to już za dużo dla mnie chyba. Too many buttons. Jesteś w połowie drogi. No, w połowie drogi jesteś. No, jak się robi combo challenge i ten, to warto sobie to stopniowo, nie? No. Że najpierw przeciszysz sobie jedną część, robisz ją logicznie, potem drugą. I dla mnie co jest najważniejsze, to te combo challenge dają ci później elementy, z którymi możesz pracować, robiąc swoje własne kombosy. Zauważasz po prostu, co działa jako launcher, co działa jako extender, co działa jako finisher. Moim zdaniem to jest świetna rzecz. Ja się dzięki temu trochę kazują nauczyłem innych ścieżek kombosów. Ale mi nie chce teraz do przodu. Martin tak wymaszował, że aż do ściany doszedł. Bo chyba musisz też tak bardzo szybko po... Jeśli są to strzałkę w prawo, o. Face drop. No moim zdaniem Tekken 8 ma bardzo fajny sound design. Blisko, bliziutko. No, chciałbym, żeby trochę było więcej visual clarity w tym. Myślę, że będą nad tym pracować, bo ludzie wszyscy, wiesz, każdy na to zwraca uwagę, więc myślę, że Harada to wie. Bo ta gra wygląda ładniej, wygląda efektowniej, efektywnie i w ogóle fajnie, o, ale buły można komuś na dysk sprzedawać, nie? Masz takie... Takie soczyste tak. Są te VFX-y. Czuć taką wagę tych ciosów. Tak. Tylko, że jak chcesz się rozeznać w tym, co się dzieje, to trochę gorzej jest. Nie rozumiem. Jakby Tekken 7 nie miał aż tylu efektów. Czemu teraz działa, czemu nie? Czy tutaj jakoś, raz to działa, raz nie, nie rozumiem tego. Bo musisz chyba, mówię, od razu, nawet zanim cios skontaktuje, to naciskasz ten trójkąt i strzałkę w prawo, tak zaraz po sobie. I powinno ci działać. Nie. To jest jakieś losowe kompletnie. Nie wiem, dziwne. Dziwne u mnie działa. Boże, ja po prostu... Może coś jeszcze maszuję przy oka? Nie, nic. Chyba, że faktycznie ja muszę tutaj cały czas tę strzałkę w prawo. Dobra. Ale dobra, ale przynajmniej to w tym, jak zyskasz consistency, to jest najważniejsze, nie? Oj. Tak, muszę tutaj od razu strzałkę w prawo maszować chyba, tak faktycznie na to wychodzi. Albo trzymać, czy maszować. No nieważne, to co dla ciebie działa, mistrzu. Wystarczy trzymać też, no. No. Ale ten training Dani ma zaakcentowane glutes. Dobra. W ogóle nie wiem, czy zauważyłeś w sekatorze, jak jest ten input shower, to widzisz przez jaką ilość klatek na przykład trzymasz a, ten. A, tam są klatki. No. Okej. No co ciekawe. Spodziewałbym się, że to dodadzą jako DLC. Znaczy to dalej nie jest frame data w takiej czystej postaci i to pewnie dodadzą jako DLC, bo Harada nienawidzi graczy. Boże, frame data jako DLC to jest największy skandal bijatyk moim zdaniem. No, kukielce dupę skop. Kurczę, prawo. By the way. A nie jakiś dodatkowy przywilej, no come on. By the way, w dalszym ciągu nic nikogo nie wyszukało. Kurwa, content creatorzy. A wczoraj mieliśmy dokładnie ten sam problem. Ale w sumie, czy to powinno się wyświetlać wyszuka? Też, bo na combo challenge'ach to zniknęło. Ale wydaje mi się, że cały czas szuka, bo ostatnio jak robili combo challenge kaskiem, to chyba szukało. Blisko. No spokojnie. Ale ja bym to bugował, tak? Ja bym pisał do pana Vikena himself, ej, czemu to znika? Tak, to nie powinno znikać. Wczoraj chyba ci znalazło dopiero jak skończyłeś ty. Chyba, że naprawdę hamuje te wyszukiwanie, bo ja założyłem, że nie hamuje. Ale może faktycznie jest tak, że zatrzymuje w tym momencie szukanie. W takim razie to by była taka jedna lokalna funkcjonalność, taka quasi-lokalna powiedzmy. To co, wracamy do szukania? No jak chcesz. Ja nie zrobię tego, to jest za dużo dla mnie. O nie, jestem na miniaturce streama. Jestem na minusie. Nie no, patrz. Prawdziwy z tej wersji.
No. Bo sekator jest na miniaturce streama na kanale. No, jak bot wrzucił, to jestem na tym. Ale wstyd. Nie no, fame. MMA. Oni robili fame MMA. Bachę. O! O, o, o! No, tylko... No, film, który wczoraj się docisnę na to... Hey guys, main man Sui here. Hey guys, Sakmasi here. Zabiję z Sakmasi. No, a teraz na przykład dzięki combo challenge'om nauczyłeś się, że możesz robić combo z hit dashem. Tak? Nie no, Marcinie, powiedz, że tak. To się zostawić w spokoju może. Just agree, he will leave you alone. Dziab, dziab. Dziab, dziab. W tej grze nie powinna być bloków. Może ty nie robisz, nie dasz, nie są częścią rozgrywki. Tak samo jak Rage Arty. No tylko wkurzę bloku. To prawda. You are el finito. W ogóle w tej planszy muzyka mi się podoba. No, bo dobra jest muzyka i ma w tym. Nie wiem, no ja mam nadzieję, że w Tekenie 8 będzie Infinity Lazura lepsza niż w Tekenie 7. W Tekenie 7, oprócz, nie wiem, dwóch ścieżek, to jest tragedia. Nagle ci wchodzi ten G-Corp i... Proszę, proszę, proszę... No yes! Bo... Yes! No i dostaję... Bo same ten, kłopoty, co chciałem jest powiedzieć... It's not a blocking game, it's a fight game. No, to jest dokładnie. Zgadzam się z tym. Na przykład Sanctum, który jest bardzo ładną ścieżką i tam też kurwa jest jakiś dupy dubstep dodany. Ale tak ty bychy to no, na pewnie, razie pewnie. Te ścieżki z ósemki lubię chyba bardziej niż siódemki. Yakushima jest bardzo ładna, Arena jest super hype. Sanctum w większości jest całkiem niezłe. Rooga, tak, jest jest Marcin, jestem jest ja, Sokator, tak. Jest Truskawa. I z zupełnie niezwiązanych wiadomości są też na czacie Sulet, Wave Existence, Sekartis i Night Freya. Wypier o! Nice! Nie będę mówił jak. Wypier o! Duria, Duria. O, Ewa Kowalska z tyłu. Co on mi robi? Co tu się dzieje? Ale odzyskałeś dużo przez hit. Chłopie, uspokój. O, o, no, no i... Co to tak był? O, Night Freya, dzięki Lol. za suba? What? No, z Prime'em. Przypomnienie. Nie masz nic lepszego na zmarnowanie Prime'a? Nie, to jest. Przypomnienie dla wszystkich epickich gamerów. Jeśli macie subskrypcję w Amazon Prime, zasubskrybujcie kanał Seversi. Przysięgam. Ja prawie streamów nie oglądam, a Prime mam, dla Lola miałam. Teraz nie mam Lola, bo nie gram w Lola. Znam większość z własnych jego mości. Grać na randomu, czy na kolegów. Na kolegów się nie da grać, czemu? Ponieważ to jest tylko network test. Więc tak. Nawet nie można zaprosić innego przyjaciela do prywatnej gry, co ja myślę jest dziwnym rozwiązaniem, no ale jak chcą się skupić tutaj właśnie na Mac, to nie jest prawdziwa beta, to jest tylko network. Jezu, jest, nie widzę co się... Więc niestety... GGG, przestań robić mi bijatyki! Ładny power crush tam. Dawaj. Dawaj. No! Okay! Jest! Nice. Ale ci rozjebie ramię. Najmocniejszy ruch tego przeciwnika to jest Lux. Nice.
Marcin, szybko, kombo Alt 4. I kurwa Harada wyłącza mi network teraz. Ale na chodzie się nie da. O, błagam no. Teoretycznie F4 jest legitnym inputem tekenowym, bo to znaczy... Chłopnie po prostu, ojej, no dobra. Był dobra, rewanżyk minimum lepszy, minimalnie lepszy. Ciekaw jestem w sumie, czy ludzie z... Smag mi się tak podoba. Z cheat engine'em nie mogliby jakoś wrzucić obsługi drugiego gracza do tego network testu. Znaczy, ciekawe ile by to było roboty, bo jest weekend tylko na ten test, nie? Więc przydałoby się to zrobić w piątek rano, tak bardzo szybko, dopiero mając w piątek rano dostęp do Tekena, bo jeśli miałbyś godzinę grania ze znajomym na tym tylko, to trochę się może nie opłacać. Ajajaj. Tekken 8 CNT Experience. Jest dużo Brianów. Ups, all Brian. Ty, Super Express z tyłu. A gdzie fakt? Dajcie burczo. Chyba Super Express. No były tam na tym, na Telebimie. Tylko teraz już nie ma. No to teraz musisz sobie poczekać. No, teraz to... Duria. O, Bob Burger. No come on. Teraz na Telebimie coś wiesz. Network test jest dla osób, które się zapisały na network. Tam i powinien być zaraz. Wchodziło się na stronę, rejestrowało się, wypełniało się formularze w takich... Nie, no chłop nie po prostu... ...który był schrzaniony mocno. Jest Super Express. I no, była dystrybucja mailowa. W zeszłym tygodniu na konsole, w tym tygodniu na pecety. Ja i Selin dostaliśmy kody. Ja swój kod oddałem Geraltowi, żeby sobie pobrać, skoro tak planowaliśmy, żeby był tutaj. Nie. Oj, niechcący. No to zostałeś spaniszowany. Cześć, Blinki. Dobra. Teraz ja się... Zapraszamy. Actually nauczę się grać Jinem. Teraz actually kompetentny gracz. Tego nie powiedziałem. Ale to prawda. Ja tak samo nie umiem grać jak wy. Co? Czemu? Czemu to nagrywa? Jest na balkonie gdzieś, pewnie. Tylko czekaj, muszę implementy wyjąć. Wybór postaci. Postaci. A, bo ja miałem... Zamknę wam okno. Dobra. A nie, kwiatek. Tak jak się... się... To jest sztuczny. Okej, okay, ja tak spokojnie, wygiął się. Spokojnie, Sewik już go zrzucił. Właśnie, on już został... przyszedł pierwszy, co... kwiatek. Nie, mam. Może ma wkurzające dzieci zasłonięte. Czy mama... jest mama Kazama. Jun. Co tam? Nie! Nie! Jin. O Boże, co jest? Halo? Gro? Zepsuła mi się gra. Dobra, muszę zrestować chyba. Chłop na sam koniec rzucił takiego laga. Ale? Okej, myślałem, że to leci gra. Pa 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 pa. Graj. Muszę się napić. Postać treningowa z Rage quitowała. What happens? Jak eksekator powiedział, no... To jest balkon. Balkon z krzyki. Tekken stwierdził, ta... Co? Nie znaleźliśmy, czy możemy słoika użyć. Czego? Słoika. A tam jest? No jest słoiczek mały. Dobra, to wróbcie. Dobrze. Wtedy Bachleda przyniósł słoik. I teraz takie sewersji stream out of context. Czy możemy użyć słoika?
To co, próbuję jeszcze raz, Jin i Jun. Ikuzo! Może gra nie pozwala na przemoc w rodzinie. 170 wzrostu, 57 kilo. Czy to jest jeszcze w BMI? Pewnie jest. U kobiety pewnie jest. Tak. Nie wiem, BMI pokazuje, że jestem otyły na przykład. Mi pewnie też by pokazało. No. Dobra, działa. Dobra. To jest hit and ganger, okej. Okay. Nie grałeś, no? Troszeczkę tylko. Zrobię sobie combo challenge chyba najpierw. Bo jestem ciekaw, jaki Jin ma... A, bo to jest ten. BMI to walka z górną popy, no? No tak. A, bo to jest launcher, okej. Okay. Napisał wcześniej to samo, co ja teraz powiedziałem. Nie patrzyłem w czat, przepraszam, nie chciałem kraść żartu. Okej, okay, czyli to są całkiem dobre ten... rzeczy. O, to też jest launcher, okej. Okay. Fajne, fajne są, fajne Majin combo ścieżki. Dalej ma swoje świecące piąchy. Nie, teraz on ma Omen, ale z tego wychodzą inne rzeczy teraz. Teraz on z Omena ma ruchy Devil Jina, po prostu. Potrzebuję demonstracji, bo nie wiem, co robię. Czy ja to robię dobrze. Okej. Okay. Coś tam promieniem. Nie wiem, honestly. Może widzę, że to też pokazuje od razu frame'y? Jak wtedy ściskasz to, że pokazywał, co robisz? Jak mam ten, to tak, są klatki tutaj. A może chyba muszę trochę podejść, dobra. Tak, dobra. Często rozwiązaniem problemu jest po prostu, żeby podejść. O Boże, to będzie trudne skurwysyństwo. Okej, okay, dobra, działa. Działa, świetnie. Fajne, dobra. O, nie ten guzik. No. Ale to jest moim zdaniem... To jest fajny ten... O, bo z tego też można robić rzeczy. Nice.
No. No to coś takiego robi, dobra. Kiedy stream z napierdańska VTuberkami? A nie, nie jestem za bardzo chyba zainteresowany w granie w Idol Showdown. A bo oczywiście teraz mówicie. O takiej bijatyce z VTuberkami po prostu. Doria. Czemu mi tego nie zaliczyło, halo? Jest podczas Zenshin, no come on. Chyba, że to tak bez... Ponowne łączenie z czatem? Sekator, jak mówisz Airo? Airo. Airo. No, the uncle Airo. Nice. Aha. Nice! O, mamy dzwoni? Czekajcie. Halo? Nie, jest spokój. Jest absolutny spokój. Nic się nie dzieje przez cały dzień. Tak. To... gramy. Byliśmy cały dzień na mieście. Byliśmy w... jest... No, bo jeszcze ten. Był Marcin i jeszcze dołączyła ten dwójka innych znajomych. Ta. Teraz siedzi u siebie. Tak. Może jeszcze tak. Tak, wszystko okej. Okay. No, zadzwonię jutro pewnie. Mówię, że zadzwonię jutro pewnie. No. No pa, na razie. Pozdrawiamy! Można, mogę w końcu robić kombosa. Chyba nie za... Jest! Czy nie wyłączył mikrofonu? Tak, Kami chyba nie wyłączył mikrofonu. No nie wyłączyłem, ale nie było potrzeby ja chyba. Nie, dobra, wszystkie combo challenge zrobione. Rozmowa z mamusią. Nie jest confidential. Bardzo ładnie, Michał. Powiadanie, co było. Stream. Ej, ale jak będziemy pić wino na streamie, to nas zbanują? Słucham? Jak będziemy pić wino na streamie, to nas zbanują. Nie, daj spokój. 18 plus stream suddenly. To jest soczek. Znaczy, to jest sok z winogron? Nie, tak trochę leżał. Jest winogron, bo nie ma winogron, no. Tylko aronii i malinę, tak. I miód. No to sok owocowy, tylko trochę przeleżał. O, nice! Okej, okay, udało się. I to nie content creator. O, też Jun. Nice. Jun. Tylko nie zdążyłem sobie jeszcze kombosów przećwiczyć. Chłopcy ćwicz kombosy. Spokojnie możemy pić, to dostaliśmy blessing. No i ma alternatywny kostium. Czy nie można sobie wybrać jakoś? Ta matka wygląda jak siostra. Nie powinni wszyscy kobiety wyglądają młodo. Szczególnie to, to jest taki ten. Jesteś dzieckiem, wygląda się królika, jesteś dorosłą osobą, wygląda się dorosłą osobą. Mija 50, bam, babuleńka. O Boże, ile mi ona zdjęła ten KP. Ale ona tylko wygląda na 10 lat, tak naprawdę na 1000. Panie władzo. Kurwa. Panie władzo, ona jest 1000-letnim smokiem. Ravioli. My jedną butelkę wina na 4 osoby, więc... Raczej nie na
wiesz, Marcinie, jak to mówią. Dla kurwy cię miało smaczek. Nie, to nie działa już tak w tym Tekenie, no kurwa. Kurde, zapominam, że nie można Rajarta kontrować Rajartem. Pog? Gimnazjum. Pog? Chyba pig. Chyba pig. Czy powiedziałeś pig? Powie pug czy pug? Pug. Yes, sometimes. Nice! Sometimes pig. Sometimes go. No. Ah, fuck Coca-Cola, off. Coca-Cola, sometimes war. Miała to 19, wygląda tak, a ma to 19. Ja jak miałem 19 lat, to wyglądałem na 12. Rołga, to dawaj dyskusję 18+. Kika za birby. Nice. Reverse sweep się szykuje. Ja w wieku 19 lat jeszcze nie miałem brody. Nie! Ty kurwo! Ajajaj. Ta oczyść moje... Nac. No cóż. Dałaś jeszcze szansę? Oj! Ach. A klasyczny low w ostatnim momencie. No bo ja nie wiedziałem do końca co zrobić. Ale było blisko, ja i tak wygrałem te dwie rundki. Uważam, że to był całkiem pog. Jakby uczę się grać z tym dżinem. Bo miałem szansę. Szansę. Jakby ten, dobrze poszło. Bo dżin ma bardzo busted hit moim zdaniem. Przez to, że może wejść w ruchy Devil Dżina. Oj, to jest launcher na counter-hicie, aha. No, ta. Son of a bitch. Spamerzy. Teraz musisz... Znaczy teraz muszę zrobić to samo. Tego. Nie? Teraz sam jej zrobię ten... W sensie ten koleś... Robi to prawie Duria! Za każdym tak. razem w takiej sytuacji, więc możesz to zbejtować, że podbiegasz, ale nie robisz hita. To jest moc cool. diabła. Walk z honorem. Patrzcie, nie używaj żartu. Jin ma teraz tak zajebiste oki dzięki temu, że ma down 2. Prawie perfekt. Patrz sekatorze. To jest przegięte, moim zdaniem. To jest uchlarca. W sumie? Czekaj, to jest... Ojoj. Jest! Zasłużyła na to. Nice. Very well done. Very well done. Ładnie, bardzo ładnie zagrany. Nie z taki very well done. To by było. To by były takie po śląsku. Takie po śląsku. Czyli zwęglone. Oj. Dobre. Właśnie?
Miała pas. Przez chwilę. Powinienem to móc zablokować, tak? Grace, bez żarta. No ten omen jest za dobry. Pięknie. Chyba ją trafiam. Tak. Ja muszę zaraz do łazienki iść. No dobra. Mogi. Jean jest busted! Daj mi się kawę, proszę, komórkę. Poczytaj, 18+. Daj pustkę, wyjdź. Mam wrażenie, że Jean jest... chuj łatwy w obsłudze i mocarnie dobry jak na to, co robi. Dobra, jeszcze chciałbym spróbować Xiaomi. O. Jak można wybrać alternatywny strój? Właśnie nie wiem. Spróbuj startem. No. Ale właśnie nie wiem, jak ludzie wybierają alternatywne TBH. Grałem Xiaomi, mam wrażenie, że ma dużo płynniejsze ruchy w tej grze. Ja chcę alternatywny strój. Gib. No nie ma. Jun Kazama. I fajny jest. Lubię ten charakter select. Jest bardzo hype. Bicior ma fajny. A, jest żaba. Squatter. Okej, to nadal działa tak. Robiło ten... O! Dobra. No to stoi... Ten kopniak z podbiciem jest wykonalny jakby dla normalnej osoby. Nie wiem, nie znam się na sztukach walki. W sensie ten? Wygląda na wykonalny, tylko pewnie nie masz takiego podbicia. No na pewno nie ma. Ludzie za pomocą jogi mogą naprawdę różne rzeczy robić. Yoga Fire na przykład. Yoga Fire. Ty, Yoga patrz, zaakceptował. Lili. A Geralt? Nie lubię, naprawdę jakoś nie lubię jej twarzy w tej grze. I znowu nie ma tych, są ten... Agresja S+. O, schody są, no. O, kurwa, content creator się znalazł. Się popisali po drugiej stronie tam. Dobra, i tak przegram pewnie. I za mną będzie o. Może bez ograniczeń. O kurwa. Może. Dobra, najwyżej będą nam kopać tyłki. No. Przecież ej, ja wygrałem. Tak.
Wszystko bez ograniczeń. Jak będzie lagować, to będzie lagować. Nie. Lin Xiaoyu. Kiedyś powstanie Mega Man vs. Tekken. A to powinien być stage select. Lubię Xiaomi, fajna postać. My też ją mogę. Ty! Xiaomi, Nina i Jack to moje Gion zawsze. Lubione. O! No, oczywiście, kurde. Teraz 10 razy więcej będziesz musiał ten... wkurzać się na to, że cię odawają. To jest literalnie utwór wyciągnięty z Niera, który ma chujowy dubstep wlepiony środek. Nie wytrzymam, nie zniosę tego. Ej, to mi zmienia stronę. Ale jak doleci, to powiem, co mi. A, to jest hit engager. Udawiam się na stronę. Okej. Bajo, jajo. Ale tak jeden na stronę idzie. Nie zrozumiałem. No na lewą stronę. Ten strach na jest tak chujowy. Słyszysz to? Tak, no. To jest kurwa Mishima Corporation all over again. Jest tak głupi i wytrzyma. Bum, 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 bum. Kurwa Skrillex zepsuł mi utwór. Bum, 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 bum. Czy nie możemy mieć klimatycznych utworów w moim Tekenie. Muszę mieć napierdalanie. Znowu. To nie ten, jest inny kod. No ma mniejszy Tekken prowess. Chcę spotkać Gina. Lub Tisult. Sult. Ja myślę, że w ogóle ja podejrzewam, że Yoshimitsu będzie miał hit oparty na krzywdzeniu siebie. Aha. Siedział. Jest i Snake Edge. Po turecku i robił... No ja nie wiem, jeszcze nie... Oj, sekatorze. No. Sorry. Dawaj. I... Yes! To było po kostkę. No próbowałem. Sekator versus Snake Edge, Efred. No, zniknął. A Leroy chyba literalnie ma swojego psa jako lączy. Jest i ten ruch. Step on me. Nie ma tak. Wiesz co, Shinji, to dlatego, że nam skraszowało. I po prostu jak skraszuje i włączymy jeszcze raz, to tak nagle dziwnie wyświetleniki. Dobrze. Oj, zmemowany. No, co to za Regirock? No, pytaj się kogokolwiek, kto dodał ten zjebany dubstep do tego utworu. Kurwa, Regirocka wrzucili. Bo Regirock, jak są memy z Regirockiem, to on robi taki un. Ja nie otwieram. Okej. Z całkowitym otworzeniem poczekam. Ale po prostu chcesz rozdziewiczyć tą butelkę, tak? Z
zdejmuję jej górną część. Akcyza już poszła. Aj. That's sexy. Właśnie nie da się tak robić w ósemce. Nie da się, z jakiegoś głupiego nie powodu. A, to nie wiedziałem, że się nie da. Okej. Okay. O, okej. Okay. Nice. Nie jest na nakrętkę, to ma korek. A, mam kolkocię. Wiesz co, nie, wystarczy jak odkręcić ten, bo to jest taki korek, że on jest całkowicie można go złamać. Okej. Właśnie miałem ten, dzisiaj miałem nawet ten problem, chyba grałem kazują, że próbowałem spaniszować... co to tam było? No nie można, dla mnie to jest idiotyzm, bo moim zdaniem to powinien być taki oczywisty panisz. No jak zrobisz błąd, to powinieneś za niego odpowiadać, no. O, to jest ten atak nasz ulubiony. Boże, trochę ci brakuje plecy, o. No trochę mi brakuje skilla, zgadzam się. Jakby... Plecy, o. Jakby o. To była, nie wiem, Lily versus Kazuya, to byłby taki Barbenheimer trochę. Halo? Mogę nie przy ścianie? No okej, zjebałem. Powiem ci tak, trudno ci będzie to odwrócić, ale wierzę w ciebie. Okej. O, na hicie to ma, okej. Okay. Cyćkę. A, shit. Ale to musisz coś flankę wziąć. Zaparzę na... Bo chcemy... Znaczy, jeżeli chcemy teraz pić, to ja nam przyniosę coś kulturalnego. Aha. Tak. Jak szklanki? No nie wiem. My nie mamy w ogóle kieliszków w domu, bo my nie pijemy, więc... A to mam teraz przynosić, tak? Czy chcemy poczekać? Nie. Bo mi to w sumie rybka, ja mam swój poison gdzieś, kurwa... O-o. Gdzie jest moje bepis? Na pewnie jest tam, dobra, to już trudno. No jest tam. No to jak będę siedział z tym razem, to sobie wezmę, no problemu. Nie! Trafię? Masz ją. Nice. Oh. Cześć, orku. Holy shit. Siema, siema, no. Cześć, orku. O, to im wolno, okej. Okay. Nice. Nice. Masz ją? Yeah, czemu to powiedziałem? Nie no, masz ją. Un. Dobra, łatwo. Zjebałem. No. O, nice, jest. A, nie ze mną te Snake Edge. Nie tym razem. Full me 20 razy, shame on me. Wow, ile damage'a? Nie. Dobra, to był T-bug. Nice. Poja! Czy zwiną? Znam tylko z pierwszej gry. Czyli z pierwszej tej. Adventure! O, oh, nice! Może czas zmienić maina. Jakim grał? Shaiu. No, Shaiu. Słynny polski ale streamer nie, z Naju. Ale... Larsem. Lars jest jego maina. Ale wcześniej grałeś też tą. Lucky Croy. Lucky! Lucky. One, two, nie? Nie! Nie! Nie ma Snake Edge'a. O, jest Snake Edge, tylko z twojej strony! Kurwa, ten... Xiaoyu ma Snake Edge'a. Nice.
I snajker poleci? Kobiety zawsze lepiej walą nogami. Oprócz Lowa i głosu nogę. No. Kazuya i Jin na zajebiste nogi. Nice. Heated. Heated. You're in heat. Bardzo akrobatyczna jest ta potyczka, honestly. Fajnie się to ogląda. Oj. Nie mam wrażenia, że to starcie jest też takie bardziej czytelne. Nie ma tak nasrane na tym ekranie, nie? To Nina jest problemem. No. Nie! Ale kurwa, cheaterzy jebani. O, no dobra, czas przejebać Londa. Na hita, na kostkę. Nice. Jest! Absolutnie uczciwe. Karma. Oczywiście. Where's my panda, you French fuck? Kurwa, Sanctum ma tak ładny motyw i psuje go ten pierdolony backstep. Nie odżałuję tego. Jest bardzo dobry. Mówię, ja uważam, że nie zaszkodzi Tekkenowi bardziej takie, więcej takich klimatycznych bardziej utworów. Mniej, kurwa, tego elektro-techno-dubstepu. Chociaż jak działa, to działa. No na przykład arena w tej grze jest fenomenalna dźwiękowo. Ale to ono, nie wytrzymam z tym. Recover! Dobra. No. Dropnąłem. Chłop mnie chyba zdownloadował. Lust Van Gogh, jak ty to grasz? No, gramy w zamknięty CES sieciowy, do którego były wydawane kody. Trzeba było się miesiąc temu zapisać, żeby je dostać. No i dostaliśmy i gramy. Powiedzieć wam, bo wyszukałam jak alternatywny kostium. Jest bardzo dziwny sposób tak? na zrobienie tego. Tak? Dawaj. Najpierw musicie selektować wszystkie osoby, oprócz tego, dla którego chcecie alternatywny kostium jako player 1. Aha. Później no dawaj tego Raiderta. Playerem 2 musicie nie zaznaczyć tylko hover. Aha. Ten, dla którego chcecie. Nice! Kółko. Yes! Pierwsza wygrana! Let's go! Secik! Odselektować... Ręce mi drętwieją ze stresu. Aha. Szybko iść... Marcinie. Poproszę. I wybrać postać, którą chcecie. I powinna mieć internet ten. Okej. Let's go! Chuj dziwne. No. Instrukcja niejasna. Okej. Okay. Ten instrukcja jest tak skomplikowana. Nie chcesz się oszukać Sextor? Sextor? Musisz wybrać któregokolwiek tego. Jakąkolwiek postać jako player 1 i kto player 2. Twoje okolicy. Czekaj, zaraz mi... Zaraz. Żanet. Jeszcze raz, czekaj. Ale fajny streamer, kogo oglądasz? Wybór postaci... To jest Seversi TV. Wow! Jeden z moich ulubionych streamerów. Jakąkolwiek postać, dla której teraz nie chcesz. Muszę czat nadrobić. Jakąkolwiek postać, którą nie grasz teraz. Okej. Okay. Jako player 1. Okej. Okay. Dobra. Jako player 2 wybrać. Sejojo. Tylko hoverować postać, którą chcesz. Hoverować postać, którą chcę. Tak. Trzeba robić screen Macina na potencjalny nagle z przyszłości. Czemu? I... Nie wiem. Aha, no bo rzadko się pokazuje. Nacisnąć kółko do select the player one character. Przepraszam. Okay. Jeszcze nie powtórzysz? O! Teraz możecie mnie uwiecznić. Nacisnąć kółko ja też mam i deselektować player jeden. O. Kółko! I deselektować playera 1? Jak?
Sebik, czy oglądałeś kiedyś filmy na Adamsa? Kółko to selektowałeś playera 1 i szybko selektowałeś tę, tą postać, wujek, którą chcesz. Wujek coś. Kurde, wiesz czym co? Jest deselect? Chodzi o to, żebyś... Kółko. Żebyś odtwierdził. Ale nie tak. Dobra, kurwa, nie umiesz grating. Nie umiem! Dobra, selektujesz playera 1, hoverujesz playera 2, deselektujesz szybko playera 1 i zmieniasz na swoją postać. Nie wiem, za dużo instrukcji, proszę, o, proszę. Kurwa, teraz to wziąłem, boli. Tak, no. Nie wierzę, że Tiken podjebał design Adamsa. Czekaj. Teraz cyberpunka. Wrócić do wyboru postaci, proszę, zrób to, bo ja nie wiem, ja jestem za głupi na takie rzeczy. Select jeden, hoverujesz drugiego. Czekaj, bo musi low się wczytać, bo a jest... później szybko zmieniasz, a później deselektujesz i szybko dobra. Zmieniasz. O Jezu, to działa na tej zasadzie, że jak wybierzesz tą samą postać, to druga postać ma kolor alternatywny, bo nie mogą mieć tego samego koloru. Aha! O, i teraz Jack ma alternatywny kolor. Teraz tak, no, czyli dobrze zrobiłem, a ty mi gadasz. Nie. Tak. Ale to jest tempe. No. Jest. Znaczy pewnie na główną wersję będzie. Znaczy, co na nie, Jacki. Nie, to na pewno, ale na jakie tempe, chuj. O. Unga! Nie, czekaj. Claudio jest nie to. Unga. Unga? Bunga. Unga? Unga? Bunga. Unga? Unga? Really? Ja? Michał, jak ja to robiłem? Bo ja wiem. Jak ja to robiłem? Ale skąd ja wiedzieć? Nie patrzyłem ci na inputy wtedy. Nice. Also, Jack wygląda jak actually taka fajna postać do grania pod względem takiej zabawy. Nie to. Gigas. No taki, bo to jest chyba po prostu połączenie Jacka i Gigasa w pewnym sensie. U! Fajne! Fajne! Idę do łazienki. Jak proszę. Już mówiliśmy kiedyś, nie znosimy osób mówiących po włosku. What do you have against Italian people? Nie, to design pada w tej grze, to jest... No wygląda jak Menel, no. Hack 8. A nie, czekaj, hack to by było po hiszpańsku, przepraszam najbardziej. Paul In America. No trochę mnie ciśnie koleżka. O tak się robi! Dobra, już wiem. Wiesz co, no ma Tekken Prowess tam 36 tysięcy. Ten typ, z którym ja walczyłem, miał 15. Więc to bardziej na moim poziomie chyba. Ale ta walka z tamtą Lili była git. Jakby dobrze było wygrać. Jaki tchórz? O, come on, tak nie, pół sekundy brakowało. Zostaw mnie! Daj mi grać! No. A, zmienię ten przycisk. Ja mam większy Tekken Prowess od niego. Nie, to Sevik ma. Cicho! Znaczy, ty jesteś z wersji, tak? Jesteś z wersji 2. Jestem z wersji 3 z Pucka, to jest z wersji 4. Z wersji 4 nie gra, z wersji 4 jest na wakacje. Sevik był taki dobry, że po prostu zrobili sequela. Żegnam. Nice. Bardzo dobry. Kurwiony! Tekken 6 był jedyną odsłoną serii, gdzie można było dokupić postaciom rzeczy do wyglądu i część dawała dodatkowe ruchy. W Tekkenie 7 część kustomizacji daje dodatkowe ruchy, tylko potrzebne są do tego odpowiednie inputy. Jak się wyposaży pistolet, to można strzelać z tego pistoletu, z tego co pamiętam. Było coś takiego, tak? No. Tak samo jak wyposażysz się w pizzę, to możesz nią rzucić. W tej wersji poszedł na... Ajajaj. Poszła na L4. O nie, on ma motor, ukradł Huarangowi. Dewansz. Akceptuj to! Już by chciał uciec. Ja. No ma motor, chciał uciec. Ja się zemszczę tym razem. Us!
Oj, ten moment, kiedy Paul stał się bezdomny. On tapował. Słucham? Co to miało być? Ale bym sobie takim gigasem zagrał. Będziemy patrzeć wszystkie alternatywne ciuchy? Wszystkie, nie wiem. No, wszystkie do postaci, którymi gramy, to myślę, że na pewno, ale możemy zrobić taką rundkę alternatywnych kostiumów. W sumie zerknięcie na alternatywne kostiumy nie wymaga tego sposobu, bo wystarczy wybrać jedną postać. O, no pół sekundy! Powrotę, no jest szybszy ode mnie. Jestem na minusie. Michał! Marcin zaraził się ode mnie, byciem na minusie. Aj. O, ale Jet. No. Kratykulował. No. Paul wygląda jak Menel. To prawda. Myślę, że będzie miał jakiś alternat kostium taki. A to na pewno. Wszystkich na pewno będzie kustomizacja. Część kostiumów z Tekena 7 wróci, na pewno. No ja chcę znowu zrobić Kazuya Edgeworth'a. Mam na myśli te domyślne z siódemki. Słucham? Mam na myśli te domyślne z siódemki. Oj, oj, oj. Ten Leo był, to znowu mógłbym zrobić Leo Phoenixa Wrighta. Jakby tłumaczył lorowo Paula. Albo ten mecenasa Gigasa. No ja jestem ciekaw, czy... Ja mam nadzieję, że Lidia będzie, bo chciałbym się nauczyć grać i myślę, że fajnie by działała z hitem tutaj. Postać, o którą będę najbardziej ciekaw, to pani premier. Pani premier nie wiadomo, czy będzie, ale... No właśnie chciałbym, żeby jest takie... Bardzo dużo osób chce, żeby pani premier właśnie jestem, była. Ja jestem miło zdziwiony tym, że tyle osób lubi. Ale wiesz co? Mi się Lidia podoba z designu i stylu walki. Aha. Jakby ona ma bardzo ciekawe te ruchy i taka się wydaje zbalansowana bardzo, nie? No chyba ludziom po takich heroach i fachumranach się spodobała taka postać, która czyli ma balans w kicie. No Jezu, przestań. No i walczy z honorem. No. Leo to kobieta. No, przeciwieństwo tego Paula. Okej. Okay. Leo. Oj! Nie chciałem tego robić. Nie wiem, czy jest kobietą, czy nie, i dobrze, że tego nie zrobiłem. Słowa. Zasłużyłem na to. I inputy na Ryżart mnie wkurzają, one są kompletnie głupie. Uważam, że nie powinny istnieć i chcę z tego zagrać za mnie. Teraz ja. To kolej Sylika, twoje poślady. Czy są gorące? Są, się? Są rozgrzane. No. Dobrze. Dobra, czas. Czas pokazać, że Jean jest OP głównym. A, Truskawa zaproponowała sprawdzenie wszystkich alternatywnych kostiumów. Okej. Okay. To weź do charakter selectu po prostu. Mm-hmm. I sobie zróbmy rundkę. Na Tekken Fandom jest gender ambiguous. A, kto? Leo. Leo. Nie wiadomo. Nigdzie no, to fajna nie było postać. Potwierdzone. Dobra, czyli chcemy zrobić rundkę po alternat kostiumach, tak? Tak. Czyli wybierz i hoveruj, anuluj, wybierz. Ja hoveruj, wiem, jak anuluj. To działa. Nawet nie musisz robić tego triku. Nie, po prostu najedź na Huaranga. A, w ten sposób, okej. I powinien się wyświetlić. No. Huarang ma po prostu niebieskie gi. Znaczy takie... Nie wiem, kurwa, turkusowe? Nie znam się na kolorach. To jest taki turkus. Mnie nie pytaj o kolory. Ale taki... ciemny. Bym powiedziała, że taki sage. Że, znaczy sam kolor sage jest zielony. Sage harpuje. Nie, sam kolor sage jest zielony, ale to jest taki... Cyan. Bo turkus jest zwykle... Aska ma taki jasny. Cute ten swój strój ogólnie. Jest taki... Tia-tia-tia-roka. Pikachu! Taki bardzo sweterkowy ten kostium. No właśnie, ja czekam na alternatywne kostiumy, które nie będą tylko palet z łapami. No wiadomo, że to jest dopiero nawet pre-beta, więc... Nie, no tak, to wiesz, na pewno będzie całe menu customizacji. Ale niektóre postaci mają bardzo fajne te palet z łapy. Uuu, to mi się podoba. Ten mi się bardzo podoba, kolor. No to są moim zdaniem dwie dobre opcje, bo ten... Trochę mi się kojarzy z tym kolorem, którym grałem w siódemce. Cześć Big Mami Milkers fan.
Fleshin! Pisze wszędzie. Hashtag KoiWatch, hashtag Ribbozo. Hashtag jebać koi, obowiązkowo. Co masz do karpi? Nie, zespół ligowy, który z się. Jin. Ikuzo. Jin ma chyba po prostu czerwoną kurtkę. No. Jin Kajama. Dla mnie jedyny Jin to jest, jedyny prawdziwy Jin to jest topless Jin. Chociaż ten z bluzą też jest okej. Okay. Ten z bluzą z czwórki. Dla mnie jedyny Kazuya to Edward Kazuya. No, Kazuya but white. Czekaj, co? Barry Reagan, siema. Siema. Hello. Biała kurta lepsza od czerwonej do... I guess. To jest taki test sieciowy zamknięty. Nawet nie beta, to jest coś wcześniej niż beta. Generalnie. Tak, to jest tylko po to, żeby sprawdzić network, serwery, netcode i tak dalej. Więc oni, to nawet nie jest beta, tak? Mm-hmm. Bo nie ma żadnej offline funkcjonalności. Jedyna offline funkcjonalność to masz combo challenge i pseudo practice podczas czekania na mecze, kiedy ci nadal wyszukuje gra. Jeszcze masz tutorial. Gierka, Tekken 8 jest bardzo fajny, mi się świetnie gra w 8. Ja, bardzo mi się podoba tempo. Czy właśnie, czy King jakkolwiek się zmienia? Niebieski z niebieskiego robi się tak fioletowy. No. Aha. Preorder Mortal, w ogóle Mortal 1 kiedy wychodzi? On ma datę premiery? We wrześniu. To fajnie, bo Tekken będzie miał taki czysty start w przyszłym roku. No, myślę, że też sporo bijatyk chce uniknąć wyjścia w czasie Tekkena, bo... No Tekken, tak? Tekken 7, biorąc pod uwagę, jaką popularność zyskał i jak wybuchł, no to na 8 teraz dużo osób czeka, to mają niezły fanbase. Jop. Po... nie wiem. No w czerwonym więcej koloru ma, mi się bardziej podoba. Ale on nie pasuje mi czerwony do jego ogólnego wyglądu lumpa. No. Jakby to mi... Ja tak jak wcześniej. Tak, gdyby ten, to by mi bardziej pasowało. No Brian pewnie będzie miał, nie wiem, czarne, czerwone spodnie. Brian... No. Brian zaprasza na gorące krzesła. Oj, tak, tak. Ale wygląda jakby był taki ten. Lele. O, no, widzisz, ma patę. Nazywa się Salt. Salt? No. Salt, tak. Kitty Salt. Sulet. Sulet. To jest różowa i jest niebieska. No. No jest taka fioletowo-niebieska. To fioletowo-niebieska chyba mi bardziej się podoba. I na drugim ma już kota cały czas, a nie ucieka. A, no bo jak wybierasz koty, jak ją wybierasz, to puszcza kota. Lars chyba też jest czerwony. Ale czerwony to był jego domyślny chyba kolor. Tak, miał taki czerwono-czarny. Ej, nieźle wygląda. No, moim zdaniem ten drugi jest dużo lepszy niż pierwszy. My boy Lars. Chociaż obydwa są okej. Okay. Mi się podobają te wstawki. On tu ma ten symbol nieskończoności i jak robi ulta, to też robi taką tę kopniętą ósemkę. P2 to domyślny Lars Szuski, no. Leroy Grandmaster of Drip. Leroy Jenkins. Leroy. Aha, czyli jest biały Leroy i czarny Leroy. A nie, czekaj. Co, słucham? Nie, ten czarno-złoty kostium chyba lepiej trochę pasuje, bo jest taki bardziej Drip King. No. Leroy Drip King. A Jun, z tego co widziałem, to jest biała i czerwona, jest bardzo polska. Walczy z humorem. No. Czarno-czerwona, sorry. Do tej pory większość alternatywnych kolorów chyba mi się bardziej podoba. Znaczy Jun ma moim zdaniem obydwa. Taki, ten jej biały jest klasyczny, a ten czarno-czerwony ma taki trochę bardziej pazur. Jeszcze jak wygląda Aksiela, bo chyba nie widziałem. Było. Ale to może ci pokazać potem. Jest taka srebrna. Znaczy jest taka srebrno-różowa. Jest różowa. A Nina jest, po prostu ma ten, to jest... Jak były te memy z tymi sukienkami. Biało-złota i niebiesko... Nie, tak, biało-złota i niebiesko-czarne.
No to jest ten niebieska, jest, znaczy jest taka purpurowa, jest złota. Mina wygląda jak kobieta w kryzysie wieku średniego i końca na wesele. Że jak to w sumie widzieliśmy. A, no ale dla porównania. W jednym i drugim designu mam dość słabo. To czy lubię ten nowy design? Ale ten niebieski lepiej wygląda na czapku. Bardziej widać go. Stan wojenny. Hata! No. Stan wojenny. On ma pewnie czerwone, prawda? Nie, jest biały, okej. Okay. Whitewashing. Masz białe i niebieskie. Styl walki, magia, egzorcyzmu w Syriusza. Co to kurwa jest? O se. To jest Sans Undertale. No. W sumie trochę ma odwrócone kolory. Tam ma takie akcenty. Tam. No to to jest ten dres. Biało-złoty i niebiesko-czarny. No w sumie. Dobra, jeszcze pokażę Marcinowi siaju. Chińskie walki, sztuki walki oparte o... Nie, nie przeczytam tego, bo kurwa skaleczę język. Virgil wannabe. Powiem ci, Marcinie, że Xiaomi jest przyjemna do gry. I gra się nią praktycznie tak samo jak w siódemce. No tak, tylko on zajmuje trochę... Czemu Kazuya zrzekł się japońskiej narodowości? Kiedy on miał czas na to? A jaką ma teraz wpisaną? Brak! Jest brak w nawiasie zrzeczono się japońskiej narodowości. Boże, jak oni się nazywali? Bezpaństwowcem. Tak, ale taka ładna nazwa na to, mądra. No czekaj. Apatrydą? Apartheidem. Gimnastyka to też tak, żebyś chciał ją... Apatryda. ...mniejsza animacja. No trochę. Nie czekaj, to jest... Tylko nie odkryłem żadnych nowych ruchów, więc ja trzymałem tych, które są. Bo Larsem się trochę inaczej grało. Michał, mówię, że ludzie gadają, że Jin jest teraz łatwiejszy. A Patryda? Bo moim zdaniem jest łatwiejszy. Moim zdaniem jest bardzo łatwy w użytku. A ja, Debiu, się mierzę z kosmopolitaninem. Tak. Tylko... Jakby był kosmopolitaninem, to czemu byłby drinkiem? Ej. I teraz ma, ale też ma. Bo musi mieć. Jest alternatywką. To kiedy ci znajdzie mecz, Selik? Bo widzę, że jesteś na mapie praktycznie. A ja mogłem go skończyć tutaj. Nieważne, Down 2 jest przegięty! To jest ruch Larsa, który miał w Dynamic Entry bodajże. To było Silent Entry. Kradnie ruchy Larsowi. Okej, teraz ja dostaję oklep. Oj, 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 oj. Oj, Doria. Oj, 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 oj. O, perfekt, perfekt. Nie. No, perfekt. To już jest moralne zwycięstwo Sevika, bo tak. Domu perfekta. O, nice. Ja, o. Mo. Marcinie, wiesz co z nim zrobić. Tak. Ja mi to widzę. Marcin wszystko widzi. Teraz się odwdzięczy tobie. No ostatnie. Nie ma. A nie z kostki. Z kostki. Oj, oj, nie. Dobra. Kurwa no. On nauczył się. He's learning. To ten, z Matrixa ta scena. What is he doing? He's starting to believe. Chyba go mam. Tak. Koko de owaraseru. Brawo, Michał. Eto! Mam wrażenie, że trochę...
trochę damage został wzięty względem Tekena 7. Ło! No, nice, nice dodge. Nice. Ale tak, mam wrażenie, że trochę damage został ucięty. Na pewno na kombosach jest skalowanie bardziej takie strict. Co nie przeszkadza, nie wiem, ludziom robić kombosów w jakichś 15-hitowych na 120 obrażeń. Wiesz, zawsze ludzie wymyślą jakieś poronione kombosy, nie? No. Nagle wchodzi Yakuma. Ojojoj. Gdzie Kuma? No Kuma pewnie... Kurde! To nie, kto wygra się? Ja. Kurde, jak... Ojojoj. Jak robić tego wave dasha po tym? Bo nie kminie. Krok pierwszy, git gut. Chcesz mi podejść do picia? Robicie skody. On mi chyba naklepie w tej rundzie. No, na to wygląda. No, ładnie mu teraz idzie, nauczył się. No, ale na niektórych ciosach? Nie mam pojęcia, czy ten cios wylądował, czy został zblokowany. No. A. Latków, what? Tak. Jakich plasterków? No, słyszałam, że gorący się od plasterków. Kurwa, zrobię wam zaraz lasagne na śniadanie. Aj, trzy rundki mnie porobił. Tak? Czy to jaja? Tak. Miała być burza. No. A nie. Znaczy, mama dzwoniła, to mówiła, że w Pocku jest jakaś skurwysyńska burza. O, może zaraz zrozumieć. Trochę zaczął wiać. Kopium. Hopium. Hopium. Oraz inne yum. Yum. Yum yum. How yummy. Yummy storm that is approaching. A co tam u was, czat? No właśnie. Jak tam się macie? Jak wam mija wieczór? No lasagne po prostu. W Płocku może i jest burza. Come on. Dziurawa coś tam było. No dziurawa, akurat przez Warszawę dziurawa. No bo Trzaskowski kopułę założył. Trzaskowski! Tam coś jest za firanką? Ha? Jakąś czarną kropkę widzę, nie wiem. Nie wiem. Może coś tam kiedyś... O, albo brudne jest. Ej, czemu ja mam jakieś turbo, nagle mi się kurwa włączyło? Brud, co ci się włączyło? Albo... Jakieś turbo mi się przez chwilę włączyło, nie wiem o co chodzi. No znowu chyba mnie porobi w trzy rundki. No, downloaded mocno. No teraz pogoda mi zapowiada, że za 2 godziny mam być kawałek burza, a później tylko chwilkę wypadać. Książka o Avatar Yamcha? To ciekawe, nie wiedziałem, że ten z Avatara są książki. Co o komiksy? Przecież ja to zblokuję. No! Patrzyłam ten komiks, co jest ten. Co Zuko szukał swojej matki? Widziałeś ten komiks? Nie. Nie, nie widziałem tego komiksu. I Sakato. Jestem wkurwiony. Ale nie Magigasa. A ta pierwsza rundka była taka fajna, bo ja za mało, za dużo, kurwa nie wiem, nie umiem. Szkoda, że nie ma Kigasa i takiego jeden na jeden lokalowego. Dobra, to kogo próbujemy w takim razie?
Czy chcemy znowu próbować Larsa, co wyszło tragedią ostatnio? No musisz robić combo challenge. Lili. Nie kurwa, ten... Ja chcę się... I co, potwierdzam i... Znaczy nie. Żeby zrobić alternate, to najpierw wybierasz inną postać niż tą, którą chcesz grać. Tak. Jakąś obok mnie, tak mówię. Na drugim playerze. I na drugim hoverujesz tą, którą chcesz grać. Kancelujesz i szybko wybierasz ją jako pierwszą postać. Albo nawet nie szybko, tylko taką po prostu. Okej. Okay. No. Joś. Dziękuję. Leroy Jenkins. Beginner. Leroy jest cool. To jest taki cool design. A czy chce PDF-y? Co? Nie, chyba nie. Co? Przestępco, chcesz PDF-y? Zgłosić cię do prokuratury? Jakbym zaczął chcieć, to... To moja stopa. Prokuraturę? O, ale dostałem mrówek w stopie, o kurde. Ojojoj. Dobra, przynieś kieliszki. Gdzie masz to czarne na oknie? Co, nie na oknie, tylko na białej ścianie. A, nie, to tam było, wisiało coś wcześniej. No. Dość nalepkę jakąś za ten i, no i tak zostało. Przyniosę kielony w takim razie. No, no właśnie. Pijemy? Fato streaming. Nie, kulturalnie. Boże. Tak. No przecież to jest pół litra, 125 ml na osobę i będzie koniec. No i dobrze. No. O to chodzi, ja piję myślę, że dla smaczki są, nie? Nie po to, żeby się... No tak. I się powinno pić. O Boże, od... Czekaj, ile mam lat? Ile mam lat, kiedy ostatnio? Dobra, załóżmy, że od 11 lat nie mam. Uuu, I like this one. Jakość połączenia, jedna kropka, let's go! Let's go! Tak, na to czekałem! Leroy! O, i akurat Leroy. Yes, 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 yes! Lerwan Erlen. O, się przygotuje na to. Ma psa. No, on ma psa, Lili ma kota, więc... No, a matka miała ptaka. To brzmi dziwnie, ale... Cytując Kazika, gdyby mama miała Jezu, fiuta, to by była ojcem. Lagi. Jest mało. Ale się młode, jak do wampirów. Kurwa, cosplay Drakuli. Kurwa, zaciąłem się do kompletu. No fajnie, jak wino. No. Fajnie pan był tam, też taka nie. Sekatera nie mogę. Tak poić jak ten, jak o Great Creek. Ze strasznym opóźnieniem wchodzą te ciosy. No bo masz jedną kreskę ze tego. No. Zobacz, masz 300 pingu. Nie wiedziałem, że to będzie tak źle. Bo on wydaje się jakby nie był affected tym. No bo on po prostu napierdala butony, no. Jest Leroy. Nie leżała osoba, spoko. Czekam, nasz sekator wygra, oczywiście, bo on to wygra, jest najlepszy. To sekator, tak. Wiesz, przeciwnik też ma tyle pingu. Do. Nie ma. Nie. Zblokuje. No. I jeszcze nawet od razu ci nie ten, tylko tak, żeby skompromitować to takim lowem cię. Nie mogę. To jest fajny ruch. No, bo od razu masz stansa po tym. Fajne. Nie, bardzo ładnie wygląda ten jej alternatywny kostium. No, jest lepszy. Slay Queen. Leroy pewnie ma idiotyczny chip damage na hicie z tym swoim rapid fire'em. To musi być bardzo takie
wkurwiające na kicie. Nice, brawo. O, dobra, lag downloaded chyba. Dobry początek. Nice. Kurwa, kadr dosłownie stoi w tym stansu. Ja, nice. A shit. Leroy ma trochę szybszego tego Snakehedge'a, ale on nie launchuje chyba, nie? Nice. Nie nice. Dobrze. Nice. Dobrze. Nice. Yes! Jeszcze jedna. Mój nowy ruch. Dobrze. Wygrałeś ten trade. Yep. Nie. Tak. Nie. Dobrze. No nie mogę. Nie mogę. No ten chip damage. Co? Co to jest? Wow, zostałeś zmemowany, zlirujowany no. Zostałeś. Ooo. No, unikatowy dialog z tym. Piesek! Pies! Dawaj, rewanżyk. Weź przegraj szybko, to się napijemy. Nie no, wygrasz. Skator. O, chyba... Oj, chyba Tekken 8 wszedł. Ty pies, w pół do nadgarstka, hell yeah. No nie wiem. No nie wiem. Ale jest ready. No ale... On to takie nosie, no. Harada musi się zastanowić. Musi dokończyć żurek. A musi nakarmić. Nie wychodź, to jest gra mentalna, on musi wyjść pierwszy. UPC mu odciął nie. Internet po prostu. W takiej sytuacji jest tylko jedno wyjście. Pijemy. dalej nie umiem. Baby, baby, baby. Musimy się nauczyć z tego. To TikTok dance? Nie, to jest panic dance z Ostrika. O, czekaj. Rogue pisała, żebym spróbował egzorcysta. To może spróbuję egzorcysta? Claudio. Niebieski egzorcysta. Claudio Serpino. Claudio to jest literalnie niebieski egzorcysta. Wygraj w imieniu wszystkich urlopków. Dobra, wejdź, bo mi się nie chce. A da się? No, bo w niektórych grach się... A... Da się! O. A, nice. Aha, bo w ogóle... Kurwa, ready, ale... Dobra, pijemy? Thanks for this... No, możemy. Rematch. Dobra, to wyjdź. Nie, żebyś nie był content kreatorem przypadkiem. What is a man? Wyjdź tylko. Zaraz. Nie tam. No dobrze. Za zdrowie wszystkich Polaków. Zdrowie wszystkich Polaków. Nie, czekaj to. Ale legitnie off stream. To jest ten on stream. What is a man? No najpierw trzeba słusz powąchać. No jest pachnie. Kwaśne. No. Mówię, że jest słodkie. Pół słodkie powiedział, no, że jest. Miało być! No i zdecydowanie czuję to pół. Ćwierć! Nie, ale jest całkiem. Ej, nawet czuję trochę tych malin. Aha. Głównie z aronia, ale taki posmak ma malin. To jest głównie aronia, nie? Ten zabijam nie właśnie no. za fał serca. Jak chcesz być koneserem, to musisz zrobić takie... Tak, i wypluć. What is a man? Pluję na ciebie. Patrz jak Kazuya, kurwa, patrz się na twojego winiacza. Ej, Kazuya, ej. Jest
Dobrze, że to nie posłodzona chyba. To otwórz buzię, kazuję. Jego agresywne brwi. Jego prawie zes. Ja próbowałem jego piątnego. Ogólnie menu jest bardzo podobne do Tekena 7. No. Mam wrażenie. U 7 chyba jest Jin na głównym? Na, wiesz co, zmieniają się postacie na głównym. To znaczy się chyba, że Jin widzieć. I teraz jak mam ten, to startuję z tym. To ciekawe. A zobacz na inny, a może jednak nie. Nie, bo ci się zresetuje właśnie. Znaczy to jest łatwo wrzucić z powrotem, więc no, to nie jest szkoda. Prawdopodobnie ten charakter select po prostu będzie w górę szedł, tak mi się wydaje, że następne postacie będą do góry, żeby nie zasłaniać tych. Bo ja miałem taki okres, że pijałem sobie tak kieliszek wina z tego miodu pitnego do obiadu. Spoko. Jest dobry. Claudio Serafino. Te dwa palce. Ale Claudio nie ma innej pozy na drugiej tej postaci. No bo kurwa zaniedba. Znaczy Claudio to jest ostatnia postać, jaką oddali w ogóle do tego, więc może po prostu go nie dopracowali. Claudio versus. No to jest Sans Undertale. Co ty tak szybko wypiłeś? Naraz wszystko. Bo to jest prawdziwy gracz i on nie pozwala, żeby wino przeszkadzało w trzymaniu pada. Przypomniałem sobie najlepszy ruch. Sekator, popijesz wina, da lepiej. A dobra, on nie ma tego. Nie lubię postaci, które nie mają przewrotu w tył, bo lubię. Okej, okay, to jest hitem. Okej. Huarang. Kurwa, chłop ma 70 tysięcy Tekken Power. Myślałem, że powiesz, że ma 70 tysięcy lat. Oh boy. Co? To nie było safe? Excuse me? No jesteś na dużym minusie, mi się wydaje, jak robisz tego kika. To jest Power Crash Poranka? Chyba tak. Chorang to jest jedna z tych postaci, która mimo dostała najlepszy redesign w SMC. Wygląda bardzo fajnie. W siódemce wyglądał tak niepotrzebnie edgy. Nie powiem, a siódemce miał opaskę. Tak. No. A teraz kurwa ten... A teraz nie ma opaskę. Zrobił odwrotność palenia i mu przywróciło wzrok. No. Wszyscy chłop miał gogle i wyglądał kozacko. Wydaje mi się, że w piątce też? Tak, ona chyba też miała. W trójce chyba też miał. W trójce chyba na kostiumie alternatywnym mógł mieć, bo w trójce jako swój podstawowy kostium miał gi. Nie. Tak. Na pewno miał gi jako swój podstawowy trójce, kostium. Jak kojarzę Horanga z tego, że właśnie miał gogle i tak może... Mógł mieć na drugim kostiumie. Zaraz sprawdzimy. Wydaje mi się, że właśnie to był jego... Bo wydaje mi się, że on podstawowy miał gi. A mnie ty porobił tym chłorangiem? Ale w maśle chlorowanym? No gi. Nie? Gi, to jest masło klarowane w moim języku. Aha, tak? G-H-E-E. Gi. Also, jak Claudio wchodzi w hit, to robi JoJo reference.
bardzo chcę ten armor robić. To nie jest ruch, który chciałem wykonać. No okej. Okay. Oj! Aj, szło ci tak dobrze. O nio. No, jego głównym outfitem w trójce jest gi, a alternatywnym jest są gogle. Znaczy to się fachowo nazywa dobok z tego co czytam. Ale... Dobra, Claudio jest bardzo na minusie w tych rzeczach. Może dlatego, że jak byłeś młodszy, to wybierałeś postacie krzyżykiem, a nie kwadratem. Może. No. Jeżeli tak się wybrało alt kostium. Tak, bo alt kostium był pod krzyżykiem, domyślnie był pod kwadratem. No ja na przykład zawsze miałem Heihachiego w tej kurtałce, w tym płaszczu. To był fajny design, no. Alt Heihachiego w czwórce. Bo on albo miał kurwa... W trójce, sorry. W trójce. Bo on w trójce jako główny kostium miał pieluchę, a w czwórce to w ogóle miał fundoshi, czyli miał tylko przepasane jajca. Ale później mu spodnie zrobił. Tak. Stwierdzili, to nie armorem. Nie na zachodni rynek. Beck, tak. Beck to był jego szef. No ale chociaż wygrałeś rundę, jesteśmy z ciebie dumni. No bywa. Marcin? Tak. A New Haseyo. Marcin. New Challenger. Orcin. Uj, sorry. W ogóle zastanawiam się, czemu po prostu nie wyrzucasz do menu oczekiwania, żeby szybki wybór zrobić. A może on chce alternatywny kolor? Bo a może my chcemy słyszeć o, 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 o. No na przykład. Oczywiście, że chcę usłyszeć o, 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 o. Nie, no co? No, oczywiście, że tak. I Kuzo. Teraz anulujesz Siaju. Siaju będzie grał. No tak. Cute. Jeszcze dzisiaj nie grałem. W sumie ten alt to jest nawiązanie do... Ona miała różowy podstawowy kostium w trójce na pewno. Miała. No. To założę się, że pewnie w późniejszych grach też, w czwórce chyba też miała jako podstawowy różowy. Nie pamiętam jak w siódemce ona to miała całe dwuczęściowy strój, a tutaj ma tylko górę. Znaczy od sumie... Co? Znaczy... od siódemki chyba ma tylko górę. W sensie nie ma spodni, no. O to mi chodziło. Ale kombo, Z czego dwa to stanąć? Jak dasz tył, góra i X, to masz ten fajny ruch, co ona robi przed ruch. A to? I wchodzisz w ten sposób. O! To jest bardzo fajny ruch, ale mi się podoba. Jakby względnie bezpieczny sposób, żeby wejść w stance. Z stansami mam zawsze ten problem, że przeciwnik podbiega i mnie z niego wytrąca, bo Mam wrażenie, że muszę na gałce to robić. Mishimowie mają teraz fajne przejścia w swojego wave dasha. Na przykład Jin może z Zen przejść w crouch dasha? I ma darmowego elektryka wtedy, bez frame inputu, frame perfect inputu. Kazuya po niektórych kombosach też automatycznie wchodzi w crouch dasha. Zresztą Jin ma ten omen, gdzie jak trafia tym omenem, to może też robić crouch dasha i ma ruchy Devil Jina. Ma godfisty, ma head sweepa Devil Jina. Przez
To mi ktoś czy... Co się to robiło, że wiesz, kazują też po jedno z szczegółów na tym? W sensie? Co w historii? A, no bo nagle dostał skrzydło. Tak zwany David Dean. Że gen diabła i kazuje go opanował i on się może zmieniać w diabła kiedy chce. I do siódemki było tak, że Jean nie miał nad tym kontroli, a teraz ma i może używać ruchów w swojej... No i w sumie chyba już nie chce, jak chce być diabłem, tak to powinien, bo jest jajem bardzo. A, czyli co, teraz Jean i David Jean to będzie jedna postać? No, Jean dosłownie ma ruch, jak... Kiedy Jeanowi się pojawia skrzydło, to on wykonuje ruch Devil Jeana. Okej. Okay. Praktycznie zmerdżowali dwie postacie. O! Kazuya. O, przypatruj się na bardzo zbalansowany kombo. No, już wiem. Dzisiaj już miałem okazję się przekonać. Ja grałem miną chyba. No, Durian? No. O, kurwa, to jest extender dobry. No, no, ta. Pewnie. O! Oczywiście, no, pewnie. Tak. Nice. Marcinie. Marcin się poddał. Zrobiłem input. Nawet nie wiem jaki. Wsiąść do inputu. Nie mam jakiego. Nie mam pojęcia jak to zrobić. Aha. You are supposed to destroy the not join them. Fight. If you're not with me. No come on, say to my enemy. Only assistance. I will do what I must. You will try. Obi-Wan jest tryhardem. It's over Anakin. I have the program. Może restimate my power. Wskazuje, to jest takie... Kurwa no. Do której stream? Nie, dzisiaj nie mamy 24-godzinnego. Actually, chce mi się spać. Mi troszkę już też. Troszkę dzisiaj łaziliśmy. No. Więc... Ono... No Jezu, przestań to robić. Zgrać dobrze. Jak to było, lepiej by było, gdyby po prostu dali się klemać. Tak! Znaczy po prostu jak będziemy zmęczeni, to skończymy streama. No taki jest timetable. Smug. Dawaj. Jebany grimes. Dotykam się. Zbudotyk. O nie! Nie, to był bardzo dobry dotyk. Myślałam, że powiesz gdzieś indziej. Ten. No to jest. To było od kamery, gdzie domyślę, gdzie mnie dotknęło. Jaka ta postać jest głupia! Kazuje, to jest buka. Boczki. Ręce z boczku i ja nie mogę nic zrobić! Gówno! Nie lubię Tekena! O, a z góry, no i już, o, teraz mogę iść zrobić herbatkę. Teraz. To jest coś, na co Shinji zaczyna tylko w wiatykach, czyli kombosy trwają za długo i nie masz prawa grać w grę. Właśnie z hitem jest jeszcze ten problem, że przez to, że hit jest naturalnym takim combo extenderem, no. To jest... Wiesz, no, to jest niestety... Nieodzowny element współczesnych bijatyk. Ten włosek, ten train wygina. Dragon Ball Fighters się kłania. Kurwa! Ech. Czekaj, by tak. Co słodzono? Gdzie słodzono? Nikt chyba nic nie mówił o herbatce, czy mówię? Chyba to jest problem. Hanashini Naranna. Battle. Szybki wybór.
popróbuję jeszcze tym dżinem. Chciałbym mieć możliwość robienia jakichś łatwiejszych kombosów dżinem. Nie, czekaj. Mogę zrobić coś takiego. Nice, okej. Mało obrażeń do... O, pyle! No! Zacytował! Nice! O, Kazuya! Nice! Ostateczna bitwa! No, oni mają fajne intro. Kiedy Jim wszedł? W trójce. No mają chyba. Ale mnie skontrował. Ale dobrze, było blisko. Blisko było, żebym go skombakował. O, elektryk mi wszedł. Nice. Oj. Oj. To jest combo, nice! Ach. Blisko. Nie wiedziałem do końca, co tam mam robić, honestly. Nice. Jezu, jak go zjechałeś kompletnie, nie? Ładnie. No, bardzo. Ach. To zamknij balkon. Tak, bo... Też zapatrywało rzeczy, no. Aj, kurde, ale było nieźle przez dwie rundki. Ile gości... Mam jedną połówkę. Nie wiem, jakie jest wyobrażenie o moich warunkach mieszkalnych, ale bez przesady. Ty, bo ten... Co? Nie patrzyłem, wygrałeś czy przegrałeś? Przegrałem, 1 do 3.
Michał ma bardzo wygodną połówkę. Tak, Michał nie szuka drugiej połówki. Oj, zlemowany zostałem. No, on ma szybszy ten. A, dobra, nieźle. Nieźle, ładnie mnie rozegrał. Jakby... Ten kazek jest po prostu całkiem niezły. Nie, potrzebuję. A, nie, no bo jest... Tak, ale jak już ten, to nie ma potrzeby. Shosen wa zakodatta na. A po co ja naciskałem, kurwa, guzik? Bardzo mi status stres. O, nice. Ładnie, to jest ładnie rozegrane. Aj. Nie do końca wiem, co robić, jak mam ten screw. Ale tu go mogę prosto skończyć. Tak, tutaj każdy mówi w swoim języku i każdy się rozumie przy tym. Widzę napisy. No, w takim miejscu było tak samo, nie wiem, mówię po polsku. Tak. A no tak, poza Xiaomi. Xiaomi mówi po japońsku. Z jakiegoś niewyjaśnionego powodu, że nie mogli znaleźć aktorów. No, kurwo, psia jebana mać twoja. Rejard! Jej! No, ostatnia runda. Zakodatta na. Jest! Jest! Nice. Jest! Nice! Nice again, was done. Sexy. O, i teraz... Ostatni set. Oni to mają na ostatnim tylko? Nie, na każdym. Oj. Ale chłop, kurwa, elektrykami, co napierdala. Co się odpalił? No. Co są elektryki? To są... Jak masz te uppercuty, to jak naciśniesz ostatni input, ostatnią strzałkę i buton w odpowiednim momencie, to ten uppercut zyskuje nowe właściwości. Odpycha i zadaje większy damage. I to jest... Ma efekt elektryczności, wtedy też dodany, to jest elektryk. Czemu ja naciskam buton? Okej, okay, nice. A, dlatego Xiaomi mówiła, że musi znaleźć Gina. I się znają. No. Ach. Elektryk to najgorsze do końca ma mógł się, no tak. Plus 1. No, nie wiem, czy złapię go na... Nie. No nie! Mogłem go wyczekać, bo to byłby timeout. Ja miałem przewagę. Ok.
Okej. Okay. Blisko było. Tak, ja zauważyłem, że w tej grze muszę się nauczyć, jak korzystać z hitów. No. A Jezu, ja zrobię takie kurwa błędy, nie mogę z siebie. Ale w sumie ten kazuje nie wykorzystuje tego walki combo. Mógł się jeszcze nie nauczył. Dobra. O kurwa, czy to jest to? Martin chciał wam ten balkon, żeby nie nalatywały rzeczy. No nie wiem, jak Michał uważa. No w sumie, bo ja nie mam tam siatki. No. Więc... Kurwa. Ja też nie mamy siatki, co mi nadwoje, chociaż u ciebie jest niżej. No i my nie mamy zapalonego światła, przepraszam. No właśnie. Kurwa, nie. Chyba kiedyś światło lecą. Mam go. Let's go, baby! Reverse sweep. Niech ktoś da temu chłopakowi miotłem. Tylko z kimś sweeping. Power crash, baby. Mam go. Yes. Wygrałem. Yes. Let's fucking go! Nice. Well done. On wyszedł. Zrage quitował. Zajebany pajac, kurwa jego ma. Ale to cztery najsilniejsze combo. Dobra. Nice. Sekator. Nie zdziwię się, jak dostanę hejtową wiadomość na Steamie. O, chłop, co abizuje rage-arty. O kurwa, chłop jest turbo agresorem. Jebać go. Gdzie to jest? Szybki wybór? Tak. Ja za często obrywam rage-artami jako kara za moją agresję, że muszę wykorzystywać to samo. Battle. Znaczy tak technicznie rzecz biorąc, to nie ma chyba chińskiego, tylko jest ten mandaryn, jest kantonis. Tylko w tym oknie macie siatkę, tak? Tak. A w tym drużynie? Nie. Jest tylko w tym. Jasne. Ty, przecież ja jestem kurwa busem. To... Co się wygląda? O, dużo pada. Masz mocny wentylator. Przecież wystarczy coś takiego. Okej, okay, też jest. Nie. Okej. Okay. A, bo to w hicie było. Okej. Okay. Ale no hit to jest fajny dodatek całkiem. Bardzo taki naturalny dla formuły Tekena. Ja bałem się, że nauka hitu zajmie trochę dłużej. A mam wrażenie, że przez to, że masz dużo opcji w hicie, bo możesz robić smasha, możesz robić dashe, możesz po prostu robić specjalne ruchy danej postaci, które dostaje w hicie. Jest mnóstwo rozwiązań tej sytuacji. Możesz nawet napierdalać w czyjś bloki, zdajesz wtedy większy chip damage. No, zobaczmy Laus. Znowu chuj rank
A, dobra, 25 tysięcy, to może nie będzie tak źle. Kompletnie nikt nie gra Jackiem. Tylko tu. No. Dziwne, bo w sumie jak to skubyła po prostu. A, zabrakło zasięgu trochę. Nie, ten ruch mi wszedł. Jep. Co by stało na burzę? Może. Burza podobno była skurwysyńska. Trzaskowski zdjął kopułę. Nie wiem, jak już nie mogę. W sumie czy ten kazek, z którym grałem, to nie był Polak? Kto? Czy to nie był Polak, ten kazek, z którym grałem, który zrekwitował? Nie wiem. Nie, ten ruch. Nice, brawo. Dobra, wracam do formy kind of. Kupię w ogóle jest to, że przez to, że zlecił to ty chyba nie awansowałeś? No niestety. No. Tekken nie ma dobrych kart dla Rage Peterów. Moim zdaniem to jakby rozróżnianie pomiędzy problemami z internetem a rejszpiterami powinno być proste. No, gra powinna statystycznie wiedzieć, jaki jest jakby stan gry wskazujący na zwycięstwo danego gracza i na tej podstawie ukarać. Jakby wiadomo, że zazwyczaj disconnecty zdarzają się w środku bardzo rzadko w takich konkretnych sytuacjach, że ktoś wygrywa. Kiero. I pewnie, oczywiście jakiś tam pewnie marginalny odsetek graczy, którym legitnie zdyskonektuje, wtedy byłby, ale to byłby na tyle, moim zdaniem, mały odsetek, że warto by było poświęcić tę część społeczności. Quarang też jest taki his smug aura mocks me. Okej, to ma tutaj taki ruch. O, teraz to można kombo... Nie! Dobranoc, Sebastian. Dobranoc! Dzięki za bycie. Dobranoc. Chciałem tylko Kiro zrobić. Entrisy mnie bejtują na Larsie tak mocno. Tymczasem Jin ma najlepszy move Larsa w swoim kicie. No to jest całkiem bezpieczny ruch ten z tym backflipem, bo dystans nabierasz. W tym kontekście jako content creator. Bo
my sobie tak żartujemy, bo jak są tacy popularni content creatorzy Tekena na Twitchu czy YouTubie, to oni zamiast jakby grać mecze, to anulują wszystko, żeby na przykład zrobić character breakdown, czy żeby jakieś tam kombosy zlabować, nie? I jakby przez to, jak ktoś wyszuka nam mecz z kimś i on nie akceptuje, to my się śmiejemy, że to content creator jest, bo właśnie w ten sposób się zachowuje. Jakby moim zdaniem, bo niektórzy ludzie trochę narzekają, że o, że celebryci Tekenowi nie dostają kodów i dlaczego, a moim zdaniem to jest actually dobre, bo actually wtedy to połączenie internetowe może być sprawdzone, bo nie będziesz miał samych ludzi, którzy kurwa siedzą w tym, na praktisie, nie? Ja się zupełnie nie dziwię, że tak zostało zrobione. Bo ludzie jakby, nie wiem, nie ogarniają, że to nie jest beta, tylko to jest test sieciowy. Ty nie masz kurwa labować tych postaci, tylko masz sprawdzać połączenie internetowe, no. O, nice! Ładnie mu przerwałeś hit. To jest chyba hit bez. O, ta, burzy się. Ładnie. Nie! Oj! O! Wydaje mi się, że mogłeś go, że i dalej możesz go hit smashem wykończyć. Chociaż on teraz trochę HP odnowił, to może być trudno, ale... I don't know. No jest! 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 Jezus, jaka to coś ty zrobił! O, nice. Ależ to było... Chłopco, po prostu taki klacz. Kurwa, brak układu nerwowego. Ja bym to tak spróbował, ale sekator jest kurwa zbudowany inaczej. Bardzo lubię. No właśnie, z jednej strony te efekty są fajne, z drugiej... Nie, one są okej, okay, po prostu Nina była problemem. Możemy chyba się zgodzić, że Nina była problemem. Bo... Zresztą ja też ustawiłem, jak miałem możliwość ustawień graficznych, to wrzuciłem, żeby była niska intensywność efektów. Więc mam wrażenie, że to jak teraz wygląda, to jest okej. Okay. Pięknie, brawo. Lubię ten ruch, ale jest... Niebezpieczny? Czy... Yes! Nice! Magnetic Knee wyszedł. Co kłócasz? Pięknie. Kłócanie zabronione. A jakbym spróbował tego? Nice. Pięknie. Dobra, pięknie. Ta runda była bardzo fajna. No. Tu się odpaliłem. Rozwalony. Taki to jest programie Tekena, nie jakieś tam pierdolenie Jinem. Kurwa, a? Wygrywanie rajżartami. Ja ci zaraz pokażę. Pokaż mi siłaczu. Ci zaraz pokażę programie. Postaci. Nie, szybki wybór. I my to zagrać. Jeszcze raz nie spróbujmy. Atul. O, a będzie teraz. Marcin będzie rozwalał przeciwnika nieczytelnością walki. O! To było szybkie. O. Kurwa, nie ma już content creatorów, poszli spać. Nagranie bardzo, teraz się renderuje. Bardzo dobrze się stało, bo to znaczy, że mam świeże podejście. O, aha, super, to thanks. Thanks for this. Kurwa, utracono to łącze. Thanks for the memories. Banka rankingowa, gingowa, tak? Tak.
Pierwsze co robię, to zmieniam designiny. Jest brzydki jak noc. Aha, tak to się robi, dobra. Chłop odkrył pistolety. Dobra, spoko. O! Chawranek. Gdzie to powstać? Chłopcy tylko umie kopać. Niech pokopi bitcoin czy coś. O, no come on. Nice. Ej, pięknie. Nie jest ten, motyw z thrillerów leci. No? Właśnie dlatego ja bardzo lubię, bo oni trafili moim zdaniem w dziesiątkę z tym motywem. To jest elektroniczna muzyka zrobiona dobrze. Ile byś zadał w 5 sekund? Co tu się dzieje? 5 sekund? Ja tylko to bardzo dużo czasu. Błyska się. Kurwa. Dobry hit. Nie, to nie. Nice. Jakie nice! Obrzydliwe! Kurwa, chłopu co przypadkowo wychodzi. Zgłupie, że inputy działają. No, no. To jest głupie, że inputy działają. Chyba. Mad 6. Mad 6. Ładny power crash. I ty, zauważ, że Marcin odzyskał całe HP, które stracił power crashując. Faktycznie. Aj, mogę tu poczekać. Power Crash'e, które są jednocześnie hit engagerami, są w chuj potężne. Suno, przestań grać! No, halo! Co jest typowałem? Halo! Papu mnie ktoś sklipował. Przestań grać, odłóż kontrolę! Chłop, matka cię nie wychowała? Jak grałem Ginem, to chłop to usłyszał z przyszłości. Przestał grać. Aha! Śmieć. Wezmę sobie szczerze. Nalerało ci się. To dobra, no. Masz rację. Aha! O kurwa jebana, no. Nie wiem, czy chcę obrażać złą. O, jaki pocisk w ogóle. Aha. Balistyczny. Rewanż. Palancie jebanej. Ja! Aż kurwa jego mać to. O, dobry damage. Ale się ładnie błysło. No. Dziękuję. Dobrze, że mamy parasolki. No to tak się właśnie. Podoba mi się, że jak ktoś używa tych uproszczonych ruchów, to pokazuje, czego używa. Że jak wciśniesz, to drugi gracz też ma to wyświetlone. Uważam, że to tak fajnie równoważy to, że ktoś ma ten... wybiera prostszy moveset. Dobrze, jest. Dobrze. Porobione. Walcz. Jakie niny są OP? Walcz z honorem. Ja tak robię oczywiście. Tak, widać było. Dobra, to było... Konfidencie. No Jezu, ten drugi kopniak mi tak... Oki.
Słuchaj, jak nie sprzedasz mu kopniaka w ryj, to przynajmniej sprzedaj go na policji. Wow. No jakie to jest głupi! Że ludzie umieją grać w tę grę. A, ja mówiłem ostatnio Marcinowi o tym, rozmawialiśmy, bo widziałem... O Boże, Boże, perfekt, brawo! Nice! Tak się robi! Cykatowy. No tam sam, no. To co, pokazuje ci ciekawe? Oktagon zweryfikował, to... Fajne kombo. Kurwa. Słucham? Power crash. Fajne kombo. Za wcześnie? A nie. To, o, to było specjalne. Mam się wkurzył. Konfituro jebana. Że ludzie skrakują ten network test i będą mogli sobie na przykład przez parseka grać i ha! Będą mieli jakiś rok przewagi nad innymi, jeżeli chodzi o labowanie znaczy Reja. Jak? A nie, bo jeszcze. No. Jeszcze jedna. Co ty? Do trzech teraz już kurde. Podoba mi się jakoś, że ona ma takie okulary, że jej widać ten trochę. Oczy. Znaczy, to jest fajna część designu. Nie, moim zdaniem powinni po prostu stawić ten jej bodysuit, który miała od trójki. Tak, na pewno będzie. Jako alternatywny. Tak. Szczytem, co jest. Tak. Lepszy troszkę, ale jest. Oni właśnie zawsze tak kombinują z jej designem, ale i tak najlepszy jest ten bazowy. Czym jest Parsec? To jest taki program z takimi, że możesz sobie grać jakby na prywatnych serwerach, coś w tym stylu. No kurwa, no co ty robisz? Chłop... No jest. Pamiętaj, panowie solo, Castle Run zajął 12 parseków. Ale parsek to jednostka odległości, o co chodzi? W sumie w filmie ten solo był to jakiś zaadresowany. Drugi kopniak, no kurwa, muszę się nauczyć tego. Może Han Solo znał skrót? Że on tak robi. No, on się przebił przez ten... No Jezu! Skurwysyn. Przez jakieś niebezpieczne tereny. Hyper Drive'em. No, hitowałem! Zresztą, co to był całkiem spoko film dla mnie? Znaczy... Nie, to był tak bardzo hejcą. O Jezu, wpierdoliłem się. Solo... Tak, się wpierdoliłem, no. Solo mocno flopnął. Pewnie... Dobra, masz nich. Ale było blisko. Byłoby ogno, gdybyś przeżył na pixelu HP teraz. Oczekiwałem tego właśnie. Kazek czy Jean? Był bardzo dziwnym filmem, ale był fajnym filmem. I sama tak. Chyba była bardzo satysfakcjonująca. Ja lubię Rogue One. Ja ogólnie lubię te inne filmy Star Warsowe i seriale Star Warsowe. Z tych disneyowskich Star Warsów, no to z nowej trylogii ostatnia część była afrontem w obliczu Boga zdecydowanie. Ile jakby Last Jedi jestem w stanie nawet jako taką bronić, bo Last Jedi się spoko oglądało. Ale Rise of Skywalker to już było absolutnie gówno. Aha, czyli mogę zrobić coś takiego. A seriale też już były dobre. Jakby Obi-Wan był trochę rozczarowujący. I w sumie Obi-Wan był bez sensu, bo robi więcej dziur w tym... kontynuacji niż to jest potrzebne. No ale to samo spin-offy Final Fantasy VII, tak? Jakby Final Fantasy VII jest, nagle pojawia się Crisis Core, pojawia się Advent Stringer, pojawiają się inne rzeczy i się pojawiają dziury, bo nie wszystkie rzeczy się do końca spinają.
zresztą tak samo Clone Warsy między atakiem klonów a Revenge of the Sith też trochę dróg tworzą. Jakby to, co mnie najbardziej boli, to spotkanie Anakina z Dooku w Revenge of the Sith, gdzie jakby ich dialog sugeruje, że ostatni raz, jak się spotkali, to było w ataku klonów na końcu, tak? Mhm. I tylko walczyli. A w Clone Warsach to po prostu biją się na co dzień, tak? Nie wiem. Teraz, no to jest slow, jest memowo, bo power crashował mnie i ten. No a teraz będzie Ahsoka wychodzić. Mam na myśli tą mocy CGI, nie te Tartakowskiego. Te Tartakowskiego były lejczyste. Yep. Uwielbiam tą mocę Tartakowskiego, między innymi dlatego, jak przedstawili generała Grievousa. Bo General Grievous CGI to jest po prostu villain of the week, tak? To jest taki Sunday villain, który kręci wąsikiem, ciągle przegrywa, niby jest świetnym strategiem, ale jest świetnym strategiem poza ekranem, bo na ekranie go outsmartuje Anakin za każdym razem z jakiegoś powodu, tak? Jakby przegrywa z padawanem też przy okazji. Tak jak... Kurwa, Lo jest tak szybki. Ale, they did my boy. Grievous very dirty po prostu. Lo jest w chuj szybki. Ja nie pamiętam, kiedy ostatnio oglądałem Star Wars. No. tylko tyle powiem w tym temacie. A Ahsoka teraz będzie, to jest hype. Nie dlatego, że Ahsoka tam jest, tylko dlatego, że postać jest rebelców tam są. Jakby postać Ahsoki nigdy do mnie jakoś za bardzo nie przemawiała, a postać jest rebelców. Power crash, kurwo. CGI były dobrym serialem, ale osobiście wolę Rebelsów. Jestem jednym z niewielu, którzy faktycznie wolą Rebelsów pod Clone Warsów. Dobra, odegram się na nim w następnej tej. Clone Warsy nie miały jakichś krótkich odcinków? No miały takie typowe 20 minut odcinki. Poczekaj, bo coś pamiętam, że leciało na Cartoon Network. No bo to były takie, te stare Clone Warsy, tak Tartakowskiego pewnie. Tartakowskiego, tak. Wydawało mi się, że one bardzo króciutkie były. Bo chyba te były. No i widać, tam było bardzo z tych Tartakowskiego. Jakby to było Samurai Jack. No, prawda. Tartakowski ma bardzo specyficzny, unikalny styl. No. Kurwa! Ja mam wrażenie, że tak mało zadaje tymi ruchami z Omenu. No o chuj chodzi. Teraz ten najnowszy serial animowany Tartakowskiego. Podobno jest słaby. A co on zrobił? Teraz jakiś... nie wiem. Jakiś steampunkowy uniwersum, jakiś coś. No nie pamiętam, jak to się nazywało. Coś tam unicorn. Podobno to jest... Jest! Średnie bardzo. Pięknie, brawo ja. Nie, nie słyszałem nawet o tym. W sumie, czy warto lecieć w Star Warsa, czy może sobie lecieć, a teraz sobie obejrzymy wyjebane. I tak i nie, jakby seriale teoretycznie można sobie oglądać osobno, ale obejrzenie filmów daje sporo kontekstu. Na przykład Andor osobno dawał grady bez problemu. Tak ważne, że wiesz, że nie wiem, co to jest Gwiazda Śmierci, co to jest Imperium. Porobił mnie, okej. Okay. A Andor był też dobrym serialem. No, te power crashe jebane. W sumie Andor był dobrym serialem między innymi dlatego, że był inny niż inne media Star Warsowe, bo był taki poważniejszy, no, taki bardziej poważny ton właśnie. Też mam teraz takie trochę, żeby przestał grać. Mandalorian w sumie też jest bardzo dobry i osobno też dawałby radę. Boba Fett teoretycznie, chociaż tylko Boba Fett dobrze by było wiedzieć, co się stało z Boba Fettem w trakcie, czyli obejrzeć oryginalną trylogię. Próbowałem, przegrałem, spierdalaj. Ale większość seriali jest takich, że można je sobie obejrzeć osobno mniej więcej.
Ale z drugiej strony warto jest sobie zrobić taki maraton krótki filmów Star Warsowych od pierwszej do szóstej części, bo nowa trylogia, powiedzmy sobie szczerze, to nowa trylogia. I mimo, że no, pierwszy i drugi film z nowej trylogii były okej, to nadal nie są takie świetne filmy. Na horyzoncie... Kurwa, Trzaskowski znowu zamknął kopułę. Gdzieś tam na horyzoncie coś tam jeszcze widziałem. A, no i osobno można obejrzeć bez problemu sobie... Jak się jest ten ruch? Star Wars Visions na przykład, czyli te anime odcinki, które puszczali. Lista ciosów. Bo ja ten armor żeby... mi się robił. Tylko... O, nie przetłumaczyli sidestepów, tylko robią sidestepów jako słowo. No pewnie takie bardzo bare bones tłumaczenie jest, tak jak wszystko inne w tej wersji. Jak się robi ten... Ja już od bardzo długiego czasu myślę, żeby nadrobić Star Wars i zastanawiam się, czy zaczęcie od przejścia Kotora to jest dobry pomysł. Ten ruch jest teraz po prostu na dwóch pięściach? What the fuck? I to jest Power Crash. No to jest armor. Bo jest on był... Nie? On wcześniej był pod tym Hidden Gage'em. Pod skos w dół do przodu dwie pięści, nie? Laus! Laus versus Laus. Klaus. No to czas dostać w pierdoli, to taki mocny. A ty jesteś czerwonym wersem. Koleś jest w ręce Warriora, więc może być ciężko. Aha. Jest przy spaśce. No tak myślę sobie, że ty zagrasz i zrobimy jeszcze jedną rundkę i będzie można się z ten... Dobra. Zacząć. Dobra, spoko, spoko. Ja też czuję narastające zmęczenie. A jeszcze musimy jutro ten się zebrać do zoo. Aj. A zoutplayował mnie. Nie. Pam 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 pam. Reggie Rock. O, błysło się. Już tam próba. Ta burza po prostu nas okrąża. Wiem, że on blesa. Bless you. Jak tam pluskała. Jak życie. Bryby dying. Nice! Nice! Jak nie... Jest chujowa. Ale jest teraz taka dobra okazja, żeby tej żarta użyć. Nie. O, mnie tym... Sekator jest prawdziwy mężczyzną. Tak, to są bardzo bliskie rundki. Nice. Też mam ten ruch. Thank you.
Nie! On też ma ten ruch. O. Też? Poszedł? O! Fuck! Jak się ma hit na końcówki, to jest, myślę, bardzo łatwo dokończyć, bo po prostu zadajesz chip damage. Jakby dosłownie myślę, że wciskasz dwa razy R1 i kończysz walkę. Ale w sumie dobre rundy. No, bardzo ładnie, to się bardzo dobrze to się ogląda. Dobrze, rozumiem, to wy mieszkacie w różnych miastach, przynajmniej częściowo, a czy... Tylko Marcin jest tak, tutaj. Ja jestem ze Szczecina. A tak to wszyscy Warszawka. Ogólnie sobie wróciłem z tego zlotu zakopanego przez Warszawę, tak bo Michała zajechała na dwa dni, na weekend. A tak to jeszcze z Warszawy, no. Oj. Blokowałem dół! Hello! Stanie blokowałem dół! Jakimś cudem może to był middle mało. Special mid. Naj. Ło, chłop co kombosy zna. No dobra, zjebałem. Ojej, chyba będzie... A, zdropował, nice. Minus. Nie, no, Lars jest mocno na minusie na wszystkim, mam wrażenie. Cała święta piątka? A? Czyli jeszcze Jacek? Masz na myśli jeszcze Jacka? A o czym mówimy teraz? Broga... Myślała, że cała święta piątka minus Shin mieszkają w innych miastach. Aha, że nasza czwórka plus Shin to święta piątka, tak rozumiem. Nie wiem. Nie mam nie pojęcia. Wiem, czym jest święta piątka. No właśnie, no. Bo jakby potrzebuję mu objaśnienia. Ludzi związanych jest więcej niż pięć. Tak. Czy ja nie mogę zdżabować? Nie, panikuję. Właśnie chciałem zgrywać, żebyś skończył to hitem. Spróbował skończyć to hitem. Wezwać lekarza. Oj. Bagos. Sewaran da się zresztą w serduszku i Shin. Aha. No. A, że Seversi, Shin, Gilagos da się i Shin. Ja w sumie nie wiem skąd jest Shin. No wy z Polska. Aha. Nie, czekaj, co ja robię? Znaczy, to jest ten Płock slash Łódź w sumie. Kurwa, doksuję go. Dawać mi jeszcze raz. Mam wrażenie, że go wystarczająco dużo razy zdoksowałem. Gdzie ona jest? O, potwierdzam. No i tak, bo to jest Shin, gdzie jest Gdańsk, to się teraz jest ten Bydgoszcz, Szczecin, Warszawa i ten... No proszę, ale w sumie chyba tylko nasza trójka mieszka. No. Z takiej strony content creatorskiej to tak. Tak to nie. Już nie. A tam raz na pół roku jakieś highlighty z Fighter Z albo inne tego typu. Jak to już nie? Sekatorze, nie możesz nam tego zrobić. Sekator nigdy by czegoś takiego nie zrobił. Gdy kiedyś będę miał własny pokój gamingowy, to może. Co ci przeszkadza? Nie, po prostu mi się nie chce z reguły. Nie ma. Ja się zamknę, jak mi powiesz. No nie, z reguły mi się nie chce po prostu. Jakby to jest... Fair. Chłop wraca z pracy, no to... Znaczy ja trochę wiem co czuję, sam jak dzień mnie przetyra, to też po prostu wolę sobie odpuścić stream niż tak się siłować i potem, nie wiem, czuć, że mógłbym robić coś co bardziej mnie odpręży w tej chwili.
O, co ja zrobiłem? To było jakieś czarowanie. Nie ma już kurwa przeciwników, wszyscy poszli spać. Nie zastanawiam się, co by się stało, gdybyś powiedzmy rozłączył się z internetem podczas tego streamu. Czy by cię po prostu samo wyjebało? Czy by to trwało na tym, że cię łączy? Zawsze możesz to przetestować i wysłać im etykietę. Myślę, że robienie dowolnej zmiany streamowanej gry też było krokiem do mojej firmy. Jak myślisz, ty, Michał? Robienie dowolnej zmiany? Ja uważam, że ten taki kinda format, który teraz przejąłem, że po prostu czasami sobie z dupy streamnę coś innego niż zazwyczaj, jest na pewno dla mnie odprężający, że nie wiem, no danego dnia po prostu robimy jakieś gówno, oglądamy highlighty na YouTubie, jakiś GeoGuessr, czy jakiś Tekken, czy właśnie coś w tym stylu. Highlighty na YouTubie, reaction stream? Znaczy kiedyś było tak, że oglądaliśmy jakieś takie, prosiłem widzów, żeby wybrali takie najbardziej zapadające w pamięć momenty z SVTV i oglądaliśmy to na żywo. Sewersji reaguje na SVTV. No, mniej więcej. I tylko takie... Co? O, już? O. To było zaskakujące. Chłopcy się spłakał, bo go znaleźli. O, Aska, to jest coś, czego nie widzieliśmy jeszcze. No. No, widzieliśmy jednego Larsa, jedną Askę. I jedną June. I widzieliśmy jednego Leroya na pewno. Jednego Leroya, ale nie wiem, czy to się liczy. Nie widzieliśmy ani jednego Jacka po stronie przeciwnej. Widzieliśmy jednego Lowa. Low to też takie nietypowe. Chyba jednego Paula? Czy dwóch? No. I był dzisiaj Paul? Gina nie widzieliśmy. No, ty w sumie. Kazuya był parę razy. Nie, przecież Gin versus Gin był. A, dobra. Kazuya był parę razy. A Briana tak to... chyba nie widzieliśmy ani razu. Był raz. Raz. To nawet całkiem wygodnie. Ale tak to głównie Hurangę widzieliśmy. Przede wszystkim. O kurwa, no. Niny nie widzieliśmy. Była jedna Lili. No ty żartujesz! Niny nie było? Jedna była. No ja walczyłem z Niną. Co mnie spuścił z tenis pierdol. No to nawet ty. To było moją pierwszą grą z Tekena. Lepiej na pewno niż wczoraj. Wczoraj mam wrażenie, że było dużo Brianu. Jezu. Nie, no mam wrażenie, że przede wszystkim Hurangiem wszyscy grają. Hit za hit, no dobra. Baka, baka si! O, ej, no dobrze. Dobrze się stało. Teraz to masz problem. No tak. Nie, no wkurwiam to, że... Ja nie chcę używać żartów, no ale... Impulty są na to, to jest tak wkurwiające w tych teraz tekenach, no. Baka. Ale są pierdolony błotem. Lol. No zobaczcie. No tak, widzę. No. Wiem, że na postaci na tej planszy mają taki battle damage. Fajnie to jest. Ja bym chciał, żeby te silniki części kostiumy jak SC6. W Soul Caliburze w sensie. Taka Ivy? Neee. Och, come on. O Jezu! No co za... Melstwo! No, brak ci rozumu, kliknę jeden przycisk, żeby wygrać. Że co ja? Najbardziej jęczy. Ludziom ze streama musi się ciebie najlepiej oglądać. Ja... No... Content? To prawda. Jęczący content. To, że ciągle jęczy, tak, to jest... Jęczący content. To jest... Czekaj, to jest OnlyFans. To jest prawda. Rozpuść włosa, pokaż trochę
Pokaż cyca. Nie, bo... Nie, on lakos. Słuchaj, facetom wolno. Ja wiem, ale ja nie ogoliłem sutku. Nie chcę. Ja o! Też nie. Ty... I masz! O! Tak się... No tak się robi. Nie. Nie, ja się wstydzę. O Boże, a jemu mówisz? Może dlatego się nie wstydzi. Nie wiem, kurwa, mówicie kasa, to ja jestem. No. Do lewicy. Dajcie kostkę. Dajcie mi 20. Kobo. Nie, dobra, nie wiem, czy bycie stupiane to jest ten poziom, kurwa, spierdolenia, na jaki chcę schodzić. No co to? Słucham? No hit kontra hit. Ale nie może tak być. O, się wkurwiło. Wkurwiona. Kurwa. Laska jest taka hyper. Hyper Kelly. Ale Japończycy bardzo lubią Asukę. Nie do końca rozumiem czemu, ale lubią Asukę. Może dlatego, że to jest taka Genki Lady. Genki Dama? No to jest tak samo, dlaczego nie rozumiem, że ludzie tak lubią Lidia, ale lubią. Znaczy, Lidia jest z poziomu designu nawet nie, że wiesz, polski premier i ten, tylko design jej kita jest po prostu kurwa, no. Ciekawy no. Dla mnie. Bardziej gameplayowy jest. O! Błagam! Nie, tak, nie wiem. No nie, hit te swoje mamy. Enchantment. Żal. Co jest? Na wiatr. Wiatr. Wyłącz ten wentylator. No wieje. I się błyska. Zabij, wyłącz komputer. Burza idzie. Daj spokój, jakby się stoi ten komputer, to by wow. Było kurwa... Okej, okay, chyba lnęło. Ghost Trick no. Z pierwszego piętra by był. Słychać. Ale też... Słyszę, bo działa. Też taki ten... Duży podmuch wiatru, że... O, zawsze... Nie, dobrze. Nie, źle. Tak pada? Nie. No jaka to jest frajerka! Naucz się grać! Nice. Nie lubię Tekena, nie gram. Nie, przeżyłeś! Co? Już, nie lubię Tekena, nie gram w to. Dobra, strasznie. Dobra, one są... Kurwa, coś ty mi zrobił. Marcin, żeś wyjebał, żeś mi w okienku. Marcin. Tak? Tak. Ale ten teraz. Dobra, ja bym one już kończył, bo jestem... Bo akurat nas wyganiasz znaczy, na nie burzę. Nie wyganiam was, tylko kończę streama po prostu. Nie no, spoko. Nie no, przeczekacie sobie, no. Bez przesady. Dobra, to w takim razie my robimy papa. Teletubisie mówią papa. No. Nie no, było fajnie. No, całkiem spoko. Bawiliśmy się dobrze, zwłaszcza Marcin. Tak. Tak, trzymajcie się ciepło. Cześć! No, pa, do jutra. No tak, bo jutro Metal Slug i Tekken. Pa! Shoo.